Pilot, za nią. Wiem, dokąd płynie. Niebezpieczeństwo. Doktorze, proszę, co z nią? Głos serca. Występują. Reżyseria. Nowy Jork. Piękny dzień, jaśnie pani. Duszno. O, jakieś zakupy. Nowa suknia na dzisiejsze przyjęcie. Myślę, że czas zdjąć żałobę. Słusznie, proszę pani. Podać filiżankę herbaty? Ta dziennikarka, panna Morgan, czeka na wywiad. Panna Morgan, jaśnie pani, jak cudownie, że zgodziła się pani poświęcić mi chwilę swego cennego czasu. Proszę usiąść. Patrzcie, patrzcie. Zawsze miałaś doskonały gust, Francesco. Proszę wybaczyć, jaśnie pani. Albo wolisz panno Harrison Avery? Cóż, dawno się znamy, więc wszystko jedno. Możemy zaczynać? Popatrz, jak to jest. Nic się nie zmieniłaś. Kiedy widziałyśmy się ostatnio? 10 lat temu? Podczas rozdania nagród Akademii, gdy wygrała Catherine. Chyba tak. Powiadomiłam cię o koncercie dobroczynnym. Mój magazyn nie był zainteresowany. Nadmieniłam o twojej działalności, ale naszych czytelników najbardziej interesują sprawy osobiste. Na przykład, powiedzmy, jak to jest być słynną biografką w Anglii i Ameryce? Wcale nie zamierzałam. Jaka skromność. Wolisz mieszkać w Ameryce czy w Anglii?
Kocham oba te kraje, ale Anglia jest moim domem. Przybyłam tu z racji obowiązków męża. Co znaczy poślubić słynnego dyplomatę? Wyjdziesz ponownie za mąż? Ustaliłyśmy inny temat wywiadu. Jeśli nie zacznę od osobistych ciekawostek, wywiad nie chwyci. To jakieś nieporozumienie. Lepiej przerwijmy. Ciebie wywiad wcale nie interesuje. Czego chcesz? Tak naprawdę, to mam ci coś przekazać. Catherine Tempest wraca do Nowego Jorku. Chce się z tobą zobaczyć. Lepiej wyjdź stąd. Byłyście zaprzyjaźnione. Chcę znów być twoją przyjaciółką. Za późno, nie chcę jej widzieć. Myślałam, że nie doczekam chwili, kiedy Lady Francesca straci panowanie nad sobą. Co cię upoważnia, żeby tak się separować? Ty i Nick? Mogłabyś zdobyć się na mały gest, dziwko z wyższych sfer. Co za język. Mam nadzieję, że nie zdenerwowała jaśnie pani. Dziękuję już za herbatę. Pójdę się przebrać. Catherine Tempest wraca do Nowego Jorku. Chce się z tobą zobaczyć. Londyn, Anglia, 12 lat wcześniej. Pomóc ci, Frankie? Możesz zawiązać? Nowa? Właśnie, od wczoraj. Dlaczego mówisz w ostatniej chwili, że ktoś przychodzi? Nie panikuj. Jeszcze 2 godziny. Będzie po teatrze. Co tam robi? Jak to, co jest aktorką? Zadajesz się z aktorkami? Przestań. Chcę, żeby się poznała. Przecież nie masz planów na wieczór. Chciałam popracować nad książką. Gordon z Chartumu nie żyje od 100 lat. Poczeka. Widzę, że nie traktujesz serio mojego pisania. Proszę bardzo, zapal w kominku. Jak ma na imię? Słyszałam coś o niej? Catherine Tempest. Gra w Helenie Trojańskiej. Ta, co ma tak dobre recenzje? Doskonałe. Nadzwyczajne. Wiem, że ją polubisz. Widzę, że bardzo ci się podoba. Chyba tak. Dalej, podpal kominek. Ciekawe, jak przedstawisz ją tacie. Wiesz, jaki jest zasadniczy. Nie będzie chyba tu jeść. Raczej tak. Zaprosiłem ją na kolację. Jak mogłeś? Są tylko jajka. Tu podamy omlety. Przywitam się z nią, zrobię omlety i pójdę do łóżka. I myślę, że nawet będziesz wolał. Rzecz w tym, że ma kogoś przyprowadzić. Kogo? Najsłynniejszego aktora, Victora Masona. Mało mnie to obchodzi. Nie mamy co podać. Daruj. To był pomysł Catherine. Oni razem pracują. Może ich odwołam. Nie wypada tak w ostatniej chwili. Poczekaj. Kosz od Doris. Przywiozła na święta, tak. Myślę, że jeszcze coś zostało. Może nawet wino? Proszę, proszę. Dziękuję ci, Doris. Uwielbiam cię, wiesz? Dziękuję ci. Od kogo nauczyłaś się czarować publiczność? Od wielkiego mistrza, Terence'a Ogdena. Nie, nie. Dziękuję ci. Nie wiem, jak długo tam stać i uśmiechać się. Dopóki publiczność wie, brawo, kochanie. Catherine, świat padnie ci do stóp i ofiaruje wszystko, o czym marzysz. Ale pamiętaj, co mi kiedyś powiedziano. Pewnego dnia Bóg zażąda za to zapłaty. Pójdziesz z nami na kolację? Nie, jestem umówiona. Kolejny raz w tym tygodniu odrzucasz spotkanie u Johniego?
Nie zabawią długo. I nie złość się, Terry. Jest słodki, podoba mi się. Ale jest to Charles Kim Cunningham, 14 hrabia Ingleton, któregoś dnia zostanie 12 lordem Langley. Wy, Brytyjczycy, uwielbiacie tytuły. Tytuły nie zawsze znaczą pieniądze. Nie zależy mi na jego pieniądzach. Nie rób sobie wielkich nadziei. Arystokraci zręcznie umieją się wycofać. A ty, amerykańska aktoreczka? Uważaj. Zobaczymy. Witaj. Dla mnie? Dziękuję. Będę za chwilę. Francesca, tak? To jest Catherine. Cześć, cudownie, że zaprosiliście mnie o tak późnej porze. Cieszę się, że mogłaś przyjść. Napijesz się białego wina? Z przyjemnością. Uwielbiam stare domostwa. Mogę? I gotowany posiłek o tej porze. Straszne, ale życie towarzyskie aktorów zaczyna się właściwie wtedy, gdy inni już śpią. To musi być podniecające. Bywa. Dzięki. Szczególnie, gdy publiczność reaguje, ale nie chcę mówić o teatrze. Kim mówił, że jesteś pisarką. Dopiero próbuję. Piszesz książkę? Hemingway powiedział, że pisarzem stajesz się wtedy, gdy masz czytelników. Dopóki więc czegoś nie wydam, wróżę ci sukces. Czuję to. Co o niej powiesz? Robi przemiłe wrażenie. Pytała, czemu nie mówiłem, że mam tak uroczą siostrę. Nie powinieneś do niej wrócić, siedzi tam sama. Dzięki. Uwielbiam cię. Jesteś cudowna. Kim, nie możesz. Francesca może wejść w każdej chwili. Jak to będzie, gdy nas zastanie obściskujących się na kanapie? A co niby powinienem z tobą robić? W tej chwili możesz mi dolać wina. Mam nadzieję, że twój kolega wreszcie przyjdzie, jeśli w ogóle się zjawi. Może coś przekąsimy oczekując? Nie jestem jeszcze zbyt głodna. Jakie pyszności. Dziękuję. To chyba nasz gość. Możliwe. Na pewno go polubicie. Nie znam żadnego z jego filmów. Będzie mi głupio. Nie przejmuj się, sam będzie unikał tych tematów. Może ja mu otworzę? Gdzie u diabła byłeś? Piękne powitanie. Mogę? Ależ proszę. Na zgodę. Daj to pani domu, czeka na ciebie od godziny. Masz rację, kochanie. Bardzo przepraszam. Czekałem na telefon z wybrzeża, więc... Ja też przepraszam. Cześć. Chodźmy na górę. Jestem Kim Cunningham. Cieszę się, że pan przyszedł. Ja także. Przepraszam za spóźnienie. Nic się nie stało. A to jest Francesca. Miło mi poznać, panie Mason. Prawie nie pijam porto, chyba że jestem w Anglii. Ale tu z przyjemnością. Pobędziesz tu pół roku, jak ja, to przywykniesz. Gdzie mieszkasz w Ameryce? W Chicago. Nie umówiliśmy się jeszcze w teatrze. Może zabralibyście tatę z narzeczoną? W sobotę? Świetny pomysł, prawda, Frankie? Załatwię bilety. Wiktor, będziesz mógł przyjść? Do teatru nie, ale z radością zapraszam wszystkich na kolację w rewanżu za dzisiejszą gościnność. Nie trzeba, będzie nas dużo. Będę zaszczycony. Francesco, masz wspaniały portret. To jest moja pra-pra-pra-prababka. Malował Gainsborough. Myśl, gdzie jesteś, kowboju. Jest oszałamiająca. Zamierzasz robić tutaj film? Tak. Chcę też zostać jego producentem. Po raz pierwszy, co jest niezłym wyzwaniem. Powiesz, co to będzie, czy to sekret? Podstawowym wyzwaniem jest to, że chcę zrobić remake klasycznej, już słynnej historii miłosnej.
Wichrowe wzgórza. I zagrasz Hatcliffa? Taki jest plan. Mam nadzieję, że młode pokolenie niezbyt dobrze pamięta kreację Oliviera. A kto zagra Katrin Henshaw? Nie było jeszcze prób. Jest cała plejada młodych aktorek marzących o tym. Ale ja mam nadzieję, że zagra ją ta młoda dama obok mnie. Wiktorze, cóż mogę ci powiedzieć? Zrobimy zdjęcia próbne w kolorze. Wszystko zależy od ciebie. Dziękuję ci bardzo. Nie będziesz tego żałował. Będziesz doskonała w tej roli. Prawda, Kim? Na pewno. Gratuluję ci, kochanie. Jeszcze nie, muszę przejść próbę. To rola dla ciebie. Trzeba to uczcić. Szampan od Wiktora się schłodził. Otwórzmy go. Wiktor? Rzuć to świństwo. Nabierz świeżego powietrza. Nie mówiłeś, że z ciebie taki purytanin. Masz coś przeciw mojej babce? W hotelu powiedzieli, że uprawiasz jogging. Nie mogłem uwierzyć. Od kiedy to? Od wczoraj. Po 6 tygodniach w zadymionym paryskim pokoju mało nie oszalałem. Postanowiłem biegać. Najwyższa pora. Mam to napisać szybko czy dobrze? Dobrze. Gdzie jest? W hotelu. Tylko pierwszy projekt. Chyba trochę za długi. Co jeszcze nowego? A ty co robiłeś? Gdy ja harowałem, szalałeś po nocach? Zabiegałem o fundusze. Skoro o tym mowa, kiedy zjawi się Mike Lazarus? Nie psuj mi dnia. Współczuję ci, stary. Z serca ci życzę, żebyś zdobył forsę na film, ale ten facet to nieszczęście. Nie wiem, skąd Lazarus ma pieniądze, ale na pewno ich nie odziedziczył. Nie. Nie wiadomo, skąd je ma, lokuje w filmach i się bogaci, bo to zawsze hity. Jakaś szajka. Mają dobrego nosa. Nie żartuj. Jeśli to mafia, wolę o tym nie wiedzieć. Zapomniałem wspomnieć, że jesteśmy umówieni na drinka z Katrin Tempest. Mowy nie ma. Przestań, powiedziałem jej, że będziesz. Nie chcę wyjść na kłamczucha. Pierwszego dnia umawiasz mnie właśnie z nią? Nie rozumiem, dlaczego i tak nie lubisz. Jest aktorką, zatrute nasienie. Ty zgłupiałeś i poślubiłeś jedną, a zobacz, ile cię to kosztuje. Szczera prawda. Wiem, co nie myślisz, ale zdjęcia próbne w następnym tygodniu. Właściwie nic do niej nie mam jako aktorki, bardziej do kobiety. Co to znaczy? W niej coś jest, jakiś chłód. Jest za dobra, żeby była prawdziwa. Tylko popatrz, Nick. Nie ma człowieka, który by za nią nie patrzył. Osobiście uważam, że idąca z nią dama ma prawdziwą klasę. Cześć. Nick? Jak miło cię widzieć. Tęskniłam za tobą, bo mnie nie było. Zajęło mi sporo czasu, żeby ją namówić, ale wreszcie jest. To jest Nicholas Latimer. Lady Francesca Kenningham. Bardzo mi miło. Czytałam wszystkie pana książki. Wejdziemy? Co z tego, że mam tak wiele, skoro nie mogę się tym dzielić z tobą? Gdybyśmy się pobrali, część pieniędzy włożyłabym w twój majątek. Nie mam mowy. Sprzedam część hodowli i kupię niezbędne maszyny. Kiedy się pobierzemy, pozbędziesz się problemów. Ożenię się z tobą, Doris, nie dla twoich pieniędzy, a pomimo. Dzień dobry, Doris. Wciąż to słyszymy. Spieramy się ciągle. Nikt nic nie powie o wczorajszym przedstawieniu? Terence Ogden był wspaniały, to mój faworyt. Doskonałe przedstawienie, będę je polecał. A ten Victor Mason, dużo przystojniejszy niż na ekranie. Co powiecie o Katrin? Cóż, urocza, młoda kobieta, doskonała aktorka. Naprawdę urocza, Kim. Zdaje się, że jesteś nią zainteresowany. Bardzo ją lubię i pragnę, żebyście wy ją polubili. Co nie wiesz o jej pochodzeniu? Niestety niewiele. Jedynie, że jest Amerykanką, pochodzi z Chicago i że jest po prostu wspaniała. I zupełnie sama. Powiedziała, że rodzice zmarli. To znaczy, że nie ma rodziny?
Skoro poważnie o niej myślisz, musimy sprawdzić jej przeszłość. Czy będzie godna tytułu w Anglii? Szczerze powiedziawszy, także. Oraz czy wie, co znaczy wyjść za ciebie? Musiałaby wyrzec się aktorstwa, zgodzić się zostać żoną właściciela ziemskiego. Uważam, że tak. Wierzę, że będzie szczęśliwa ze mną wszędzie. Muszę już iść. Idę z tobą. Mnie się podoba Catherine. Chciałem tylko trochę więcej o niej wiedzieć. Pochodzi z Chicago. Mam tam ciągle jakieś kontakty. Nie miałbyś zastrzeżeń, gdybym wykonała parę telefonów? Żadnych. Zobaczę, czego się dowiem. Oczywiście bardzo dyskretnie. Przepraszam. Ja także. Catherine Tempest? Estelle Morgan, dziennikarka amerykańska. Pamięta mnie pani? Oczywiście. Jesteś bardzo znana. Zapraszam na krótko, bo jestem umówiona. Nie śmiałabym przeszkadzać. Porozmawiamy momencik. Bardzo to miłe. Może pani nie wie, ale pisuję do grupy magazynów w USA. Jestem jakby latającą korespondentką piszącą o tych wspaniałych z show biznesu. Panno Tempest, mogłabym... Catherine, mogę coś spytać? Uważam, że jesteś gwiazdą sceny, ale zastanawiam się, czy nie pora na film. Mogę więc zapytać, czy nie masz w planie jakiegoś filmu? Nic nie słyszałam, ale kto to wie? Pytam dlatego, bo widziałam cię na kolacji z Victorem Masonem, a wiem, że on zamierza kręcić film. Czy może to kontakt wyłącznie osobisty? Nie musisz się mnie obawiać. Nie pracuję dla żadnego brukowca. Niczego się nie obawiam, bo nic nie mam do ukrycia i prywatnie nic mnie nie łączy z Victorem. Ależ nie. Co zaś do Wiktora? Jego żona wystąpiła o rozwód, wiesz? Mówią, że to dziwka wszechczasów. Zbiera wszystkie detale dotyczące jego życia prywatnego. Szykuje dla prasy. Bardzo niesmaczne. Dlatego ci o tym mówię. Jej ludzie zapłacą każde pieniądze za wiadomości o romansie Wiktora w Anglii. Mogłabyś go ostrzec? Zrobię to, dzięki. Ale mu powiedz, że wiesz to ode mnie, że ja go ostrzegam. A gdyby chciał coś opublikować, powiedzmy o niej, to tylko przeze mnie. Dziewczyno, trzeba się wspierać. Wybacz spóźnienie, byłam w bibliotece, zaczytałam się. Nie szkodzi. Odbyłyśmy właśnie ekscytującą pogawędkę. Estelle Morgan, moja przyjaciółka, dziennikarka, a to jest Lady Francesca Cunningham. Lady Francesca. Witam panią. To ja sobie już pójdę. Miło się rozmawiało. Mam nadzieję, że nie przeszkodziłam. Dzięki, uratowałaś mnie. Przepraszam, zostawiłam torebkę. Mam pomysł. Musisz mi pomóc. Jeśli tylko mogę. O co chodzi? O te próbne zdjęcia. Potrzebny mi urywek scenariusza. Poproś Nicka Latimera. On nie chce, żebym to grała. Nie lubi mnie. Jak możesz tak mówić? Sama widziałaś. Nie wiem czemu, ale to prawda. Przecież scenariusz jest gotowy. Tak, ale tylko pierwszy zarys. Nie chcę pisać jednej scenki, a ja wiem, w której scenie mogę być najlepsza. Może którąś z ról teatralnych? Tak nie można. To nie to. Jeśli mam ich przekonać, że jestem Catherine Henshaw, to muszę ją zagrać. Ty znasz książkę. Zrobisz to świetnie. Francesco, błagam. Dobrze. Dzięki. Nigdy nie zaprzyjaźniłam się z kobietą. Teraz wierzę, że zostaniemy przyjaciółkami na zawsze. Ja także.
Kimi. Kimi? Kim. Kim. Nie, błagam. Nie. Kimi. Don't touch. Nie dotykaj mnie. Co się dzieje? O co chodzi? Jest późno. Tylko nie mów, że jesteś zmęczona. Nie rozumiem cię. Cała płoniesz i nagle chłód. Ilekroć jesteśmy tak blisko, by się kochać, uciekasz. Dlaczego? Błagam, Kim, nie. To jakaś gra? Przy innych jesteś urocza, flirtujesz. Gdy zostajemy sami, stajesz się chłodna. Jak teraz. Kim, ja... Przy tobie bardzo trudno zachować czystość. Widzę, że i tobie. Chcę po prostu zaczekać, aż przyjdzie pora. Też jestem gotów poczekać na ciebie. Nawet powinienem. Chcesz poczekać do ślubu, tak? Ja doskonale. Kocham cię, Kathleen. Wyjdziesz za mnie? Pragnę tego bardzo. Kocham cię. Bardzo cię kocham. Mogę prosić o autograf? Panno Tempest. Witaj. Cześć, Norman. Nie wiem, co robić, po prostu nie wiem. Co jest? Terry ma kłopoty. Jakie? Norman, przestań. Terry to mój przyjaciel. Potrzebuje pomocy, to jestem. Za dużo wypił, nie mógł przestać. Sam się domagał. Nie mogłem mu przetłumaczyć. Porozmawiam z nim. Odejdź. Proszę cię, otwórz drzwi. Nie wiesz, w co się ładujesz. Jest zalany. Wzywałeś doktora? Nie. Mógłby zawiadomić policję. Byłoby dochodzenie, prasa. Może nie jest tak źle, sam zatamowałem krew. Idiota. Powiedziałem nie wpuszczać nikogo. Kto to zrobił, Terry? Cześć, mała. Fatalnie, co? Bywało gorzej. Posłuchaj, prześpisz noc, jutro będziesz jak nowy. Dziś nie zamierzam opuścić przedstawienia. Bądź rozsądny, nie wytrzymasz na scenie nawet aktu. Norman, przygotuj mnie. Podnieś mnie. Ty śmierdzielu, sam włożę kostium. Poradzę sobie. Podnieś mnie. To sam stań. Co będzie, jak upadniesz na scenie? Tam nikt nie podbiegnie, żeby cię podnieść. Prawda. Więc mnie nie puścisz?
Wiesz, że mam rację. Jakbyś potem żył, gdyby coś takiego się stało? Zrób nam mocnej kawy, Norman. Bardzo mocnej. Chodź na kanapę. Dalej, podnosimy się. Chcę tu zostać. Dalej, wstajemy. Nic mi nie jest. Zostaw mnie. Już dobrze. Spóźnianie się to przywilej bogatych i silnych. Brzydzą mnie interesy z Lazarusem. Nic nie wiadomo. Masz kontrakt, ale on go nie podpisał, w tym nadzieja. Mówi, że to dla mego dobra. Szkoda, że przy pierwszej twojej produkcji właśnie jego masz na karku, ale... Hello, Mike. Witaj, Mike. Co on tu robi? Jak to co? Należy do ekipy. Kiedy przyjechałeś? Bez wstępnych ceregieli. Mówmy o interesach. Spokojnie, mamy cały dzień. Mój czas jest ograniczony. Jak chcesz obniżyć koszty produkcji? Próbuję w kilku punktach. Terry, powiedz, kto cię pobił? Ta mała świnia. Nie miał powodu tak postąpić. Co takiego zrobiłeś? Bójka o kobietę? Ty chyba nie rozumiesz. Dlaczego przypuszczasz, że mógłbym się bić o kobietę? Wybacz. Chodzi o tego młodego kierowcę? To nasz mały sekret. Twój i mój. Słucham. Nie mów nikomu. O Rupercie i o mnie. Nie powiem. Nigdy. To nasz sekret. Przysięgam. Mark Pierce może reżyserować. Kamerzysta? Ozzie Edwards. Sprawdzę go. Pierwsze planowe role. Kogo masz na liście do roli Cathy? Nie mam listy. Zdecydowałem, że zagra Catherine Tempest. Kto? Amerykańska aktorka, mieszka tu od paru lat. Występowała w hitowych sztukach, nagradzana. Zapomnij, chcę nazwiska. Możesz iść do teatru ją zobaczyć. Nie interesuje mnie. Domyślałem się tego, zrobiłem specjalne przesłuchanie. Nie zrozumiałeś? Nie wchodzę w to bez głośnego nazwiska. Teraz scenariusz. Chyba się przejdę. Zostań. Czemu nie przejdź się? Jeśli chcesz coś powiedzieć, to powiedz przy nim. Zgoda. Scenariusz, jak go nazywacie, jest zbyt wzniosły, mało komercyjny. Nie zgadzam się z tobą. Powiedz, w czym problem? W samym pisarzu, chcę innego. Zaraz, chwileczkę. Nick skończył pisać, podaj swoje uwagi. To mu zapłać. Chcę innego, bez poetyckich wzlotów. To jest mój film, nie zmienię go. Zgadzasz się? Zaczynam kręcić. Za moje pieniądze. Ja tu decyduję. Mamy umowę. Umowę? Nawet jej nie podpisałeś. Twój kontrakt, twoje pieniądze, film mój. Liczyłem na miłą współpracę, panie Lazarus. Niestety. Mój scenariusz. Ciągle widzę jego twarz, gdy rzuciłeś mu kontrakt. Zaplanowałeś to wcześniej? Miałem nadzieję, że się dogadamy, ale niestety. Ja się napracowałem i co z tego mam? Co teraz zrobimy? Poszukamy gdzieś pieniędzy. Hillary Steed prowadzi teraz studio Monarch. I coś mi mówi, żeby do niego zadzwonić. Zgadzam się. Sporo czasu przygadałem ze starym Hillim.
Umie rozsądnie myśleć. Teraz zmieńmy temat. Słusznie. Mam nawet jeden. Francesca Cunningham. Mam cię. Znam to spojrzenie. Nigdy tak nie patrzyłeś na żadną kobietę. Przesadzasz, wcale nie. Założę się, że ona też jest zainteresowana. Nawet nie chcę myśleć, że możesz mieć rację. Jest z innego świata. Hello? Tak, jest. Chwileczkę. Zamiejscowa. Zobacz, nawet z odległości 3000 mil wie, kiedy rozmawiamy o innej kobiecie. Cześć, Arlene. Connecticut, Stany Zjednoczone. Victor, witaj, kochanie. Jaka tam pogoda? Chyba nie dzwonisz w sprawie pogody, o co chodzi? O twojego prawnika, skarbie. Jest niemożliwe w dalszych pertraktacjach. Mój prawnik to szczeniak przy bandycie, którego ty wynajęłaś. Uważam, że obaj zgodnie przewlekają sprawę naszego rozwodu. Chodzi im tylko o pieniądze. Skoro chcesz wierzyć, że to oni przewlekają sprawę, to trudno. Więc czego chcesz? Pomyślałam, że może zjawisz się w Nowym Jorku i razem... że sami ustalimy różnice zdań. Dojdziemy do jakiegoś porozumienia, podzielimy się pół na pół. Już raz próbowaliśmy, nie wyszło. A jak wiesz, zaczynam nowe filmy, więc nie wrócę. Ach, nie. To z kim teraz sypiasz, Wiktorze? Która to mała aktoreczka tuli cię, by zdobyć główną rolę? Zleć to swoim prawnikom. Do nich dzwoń, nie do mnie. Oto powód, dla którego nie mogę się wiązać z Franceską. Wyobrażasz sobie, co by z tego zrobili jej prawnicy? Chodźmy stąd, muszę zaczerpnąć powietrza. Trzymasz się? Jestem przerażona. Nie trzeba, wypadniesz doskonale. Co powiedział Victor? Ani słowa. Naprawdę? Cześć, jak się masz? Boże, niech to się już skończy. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła, Frankie. Nie martw się, będzie dobrze. Napisałaś wspaniałą scenę. Jeśli przepadnę, to na pewno nie przez ciebie. Nie przepadniesz. Jak książka? Słabo. Nie poddawaj się, na pewno dasz radę. Czekamy na kogoś? Na wielkiego Hilla Steeda, szefa Monarch Pictures. Dzień dobry. Victor, daruj, zbyt wielki tłok w Londynie. Nick, cieszę się, że cię widzę. A więc? Co my tu mamy? Vic, jest dobra? Sam mi powiesz po obejrzeniu nagrania. Dopuszczajcie. Próba kamerowa, Catherine Tempest, ujęcie pierwsze, akcja. Nelly, jesteś tam? Ale Linton oferuje mi uznanie i pozycję w świecie, do którego nie należę. Jak mogę poślubić Heathcliffa? To degradacja. Upaść tak nisko, zniżyć się do stajni. Cała moja dusza płacze nad Heathcliffem. Nigdy się nie dowie, jak bardzo go kocham. Nie dlatego, że jest piękny, ale że wypełnia mnie całą. Z czegokolwiek powstały nasze dusze, jego i moją stworzono z tego samego. Linton jest tak różny jak cień księżyca przy słońcu.
jak bryła lodu przy płomieniu. Czas zmieni wszystko jak zima drzewa. Moja miłość do Heathcliffa jest wieczna jak skała. O Boże, Nelly. Nelly, jestem jego. Byłaś wielka. Katrin, jesteś gwiazdą. Pierwszy to widziałem zza kamery. Dziękuję ci, stworzyłeś baśniowy nastrój. Doskonale. Hilary Steed. Bardzo mi miło. Vic, ty psie, dobrze wiedziałeś, jaka jest doskonała prawda? Powiem szczerze, z trudem zachowałem to dla siebie. Nieźle się przy tym napracowałeś. Z każdą próbą była coraz lepsza. Więc, Hilly, wiadomo już? Czy pan na Tempest zagra Cathy Earnshaw? Tak, uważam. Jeśli się zgodzi. Obejrzymy każdy zakątek i okrzę, żeby wybrać dobre plenery. Francesca wychowywała się w tamtych stronach, zna każdy zakątek. Mógłbyś wziąć ją jako doradcę. Czemu nie? Ależ na pewno. Byłoby cudownie. Zamek Langley Hall jest prześliczny. Widziałam. Prawda to, Francesco? Nadaje się do filmu? Doskonale. Pokazałabyś Yorkshire tylko mnie? Ależ oczywiście. I co powie nasz autor? Masz tę rolę. Nie wiem, czemu nie widziałem tego dotychczas. Uważasz, że byłam dobra? Nie. Wspaniała. Świetnie napisałaś sobie tę scenę. Muszę uważać, żeby nie stracić pracy. W porządku. Teraz, kogo widzisz w roli Edgara Lintona? Jest tylko jeden godny tej roli. Terence Ogden. Wiedziałam, że to powiesz. Ale musimy o tym zapomnieć. Każdy wie, że stroni od filmu. Jego agent nawet nie chce słyszeć. Zostaw to mnie. Co takiego? Jest mi to winien. Czyli, że obsadę mamy w komplecie? Na to wygląda. Yorkshire Anglia. Ten popłynął z Sir Francisem Drake'em przeciw hiszpańskiej armadzie. Spłodził 14 dzieci. Jak on na to znalazł czas? A ten to czarna owca rodziny. Członek klubu wyznawców ognia, czy coś takiego. Miał zwyczaj zamykać się w bibliotece i znikać przez tajne drzwi za półkami książek. Są tam wciąż te drzwi? Pokażę to na dole. Więc tu się urodziłaś i rosłaś? Bardzo się różni od miejsca mojego dzieciństwa. A gdzie to było? W domu mniejszym, przepełnionym zapachami włoskiego jedzenia, przyrządzanego przez mamę, w domu pełnym ciepła i radości. Masz dużą rodzinę? Bardzo liczną. Moi rodzice to Włosi. Więc nigdy nie czułeś się samotny. Nawet nie wiedziałem, co to znaczy. Rodzina bardzo się kochała. Więc nasze dzieciństwo było podobne. Mogę sobie wyobrazić ciebie, ślicznego bobaska, biegającego po olbrzymim zamku, bawiącego się tu w chowanego. Ujeżdżającego pięknego pony i huśtającego się na wielkiej huśtawce. Byłaś rozpieszczana? Wiktor, skończyliśmy. Sfilmowaliście wszystko? Nic tu po nas. Ależ skąd? Takie śliczne miejsce trudno zostawić.
Przypomnij mi, gdzie to ma być. Zadowolony? Nie mogło być lepiej, pałac jest wspaniały. Jak sobie radziłeś z baronem? To równy gość. Był uradowany, że filmujemy wnętrza. Gdyby nie jego córka, nie mielibyśmy tak wspaniałej lokalizacji. Jerry, spotkałeś może Lady Francesca? Wróciła do Londynu. Bardzo przeziębiona, w każdym razie chora. Jeśli Lady Francesca jest chora... Lady Francesca, how ill is she? Nie dotknęłaś jedzenia, jaśnie panienko. Nie polepszy ci się szybko. Już mi lepiej. Ojciec kazał pilnować, żeby panienka jadła i nabierała sił. Kto to może być? Dziękuję. Do widzenia. Dzień dobry. Jestem przyjacielem Lady Franceski. Kto tam jest, Val? Kwiaty dla jaśnie panienki. Chciałem się tylko dowiedzieć, jak się czuję. Dowiedziałem się, że chorujesz. Tyle kwiatów, żeby przeprosić. Przeziębiłaś się podczas podróży. Ależ nie, po prostu padał deszcz. Źle wyglądasz. Nie powinnaś być w łóżku? Nie, właśnie szłam wziąć kąpiel. Mam się dobrze. Wcale nie. Nie dba o siebie. I nie chce jeść. Nie jada? To znaczy, że trzeba się tym zająć. Wrócę tu wieczorem. Do widzenia. Witaj. Gdzie jest Val? Posłałem ją do teatru. Za wiele tu kucharek. Mogę w czymś pomóc? Miałbym dopuścić angielskie dziewczę do kuchni? Tylko ja znam się na włoskich potrawach. Twój stołowy jest za chłodny, więc nakryłem tutaj. Bardziej domowo. Dziś wieczór ja tu jestem szefem kuchni, kelnerem i sługą. Pasta a la mamma. Smacznego, piękna signorino. Skoro Arlene cię nie kocha, a ty nie kochasz jej, to czemu rozwód tak się wlecze? Bo ona uwielbia stwarzać trudności. Nie chce mnie, ale nie chce też, żebym był wolny. Wyładowuje swoje fanaberie w jedyny znany jej sposób. Pieniądze? Jakie to smutne. Próbowałem być wobec niej w porządku, a mówię ci o tym z jednego powodu. Chcesz być wobec mnie uczciwy? Na pewno. Oraz by ci wytłumaczyć, że bardzo chciałbym się z tobą częściej spotykać, ale... Gdyby dotarło to do Arlene, że interesuje się inną kobietą, natychmiast zrobiłaby użytek z takiej informacji. Rozumiem. Zostałem nawet ostrzeżony, że wynajęła ludzi, którzy starają się mnie na czymś przyłapać, a bardzo bym nie chciał, żebyś ty była w to wmieszana. Wyobrażam sobie, że tata też nie. Teraz wiesz, dlaczego trzymam się z dala od ciebie. I usiłowałem ukryć fakt, jak bardzo mi zależy na przebywaniu z tobą. Ja też lubię być z tobą. Thanks.
Dziękuję za ten wieczór. Kolacja była smakowita. Szkoda, że nie mam okazji częściej się popisywać. Wyglądasz już dużo lepiej. Kiedy zaczynacie zdjęcia? Zależy od pogody. Może w maju? Myślę o krótkich wakacjach. Wakacjach? Teraz? Trzeba nabrać sił przed ciężką pracą. Dokąd się wybierasz? Może do Klosters na narty? Ja jadę na południe Francji do Doris na miesiąc. Szuka tam jakiejś willi. To nawet lepszy pomysł niż narty. Na Rivierze mają eleganckie hotele. A Doris będzie moją przyzwoitką. Będę dobrze wychowaną panną. A ja złożyłbym przypadkową wizytę. I miałbym zaszczyt być przyjęty. Obawiam się tylko, że tata nie byłby z tego rad. Zbyt ryzykowne. Nie, nie uda nam się, Francesco. A może? Cóż, Wiktorze. Dobrej nocy. Nie mogłem się doczekać, by ci ją pokazać. Na pewno ci się spodoba. Jest prześliczna. Od pierwszej chwili pokochałem to miejsce. Zdecydowałem szybko. Była na sprzedaż. Cena astronomiczna. Ale zaraz mogłam część wpłacić i kupiłam ją. Jesteś wspaniała. Tylko proszę, nic nie mów tacie. Widzisz, kupiłam ją dla niego. Będziemy tu mogli zamieszkać, gdy przekaże majątek. Nie planuję czegoś takiego. Jeszcze tego nie wie, ale z czasem. Kim zajmie się majątkiem? Sprawi mu to prawdziwą przyjemność. Z dala mógłby mu przecież doradzać. Nie wiem tylko, czy Katrin to polubi. W czym problem? Po ślubie może nie zechce zagrzebać się na prowincji. Nie założyłabym się, że się pobiorą. Dlaczego? Wyglądają na bardzo szczęśliwych. Tylko wyglądają. Gdy na nią patrzę, mam wrażenie, że ona wciąż gra. Coś w niej jest nieprawdziwe.
Co ty tu robisz? Kochanie, tak mnie witasz po ciężkiej podróży? Pytam, co tu robisz? Musimy się zobaczyć, skarbie. Ktoś musiał podjąć ten trud. Do sedna, Arlin. Skoro brutalnie nalegasz, utrzymujesz, że chcesz rozwodu i to jak najszybciej. Doskonale. Więc w czym problem? Nie ma go. Po prostu zgodzisz się zostawić mi dom w Connecticut i apartament w Nowym Jorku. Ty weźmiesz dom w Malibu. A jeszcze. Dostanę 50% twoich dochodów przez najbliższe 10 lat. Bez podatków. Szampana, skarbie? Jesteś zbyt chciwa, Arlin. Po takich wymaganiach niektórzy kończą na dnie rzeki. Ale to w filmach. Zaś mój adwokat uważa, że to w porządku. Można to załatwić korzystniej. Jak? Nieco ustąpię, jeśli zostanę tu jakiś czas. A ty spędzisz ze mną kilka dni i postarasz się być miły. Nie masz szczęścia, Arlin. Wyjeżdżam do Clusters, tylko się spakuję. Więc nawet nie otwieraj walizek i jedź do domu. Pilnuj, żeby Gaston podlewał. Tak, Doris. Jakie to nudne, lecieć do Paryża. Długo tam zabawisz? Proszę mnie na 4 dni. Oszaleli. Mówię im, że to tylko suknia ślubna. Popracuję w spokoju. Wrócę w czwartek. Nie pracuj za dużo. Tak, Doris. Wyjedź sobie gdzieś. Tak, Doris. Zadzwoń do Jean-Pierre'a. Ma, żeby cię gdzieś zabrać. Tak, Doris. Co ty tu robisz? Hi. Zdecydowałeś się wreszcie? Dlaczego nie, skoro wszystko, czego pragnę, jest właśnie tu? A Doris w Paryżu, jestem sama. Może nikt nie wywęszy, że tu jestem? Co dziś robimy? What else will we do today? Jesteś wszystkim, co mi w życiu potrzebne. No, może jeszcze coś? Trochę szampana? Skończył się. Jaki dziś dzień? Nie wiem. Czwartek? To Doris. Jaka Doris? Doris. Doris. A, Doris. To Doris.
Musisz stąd zniknąć. Doris wróciła. Jest tutaj, mówię serio, wstawaj. Wstawaj. Naprawdę tu jest. Naprawdę? Ubieraj się. Doris, cudownie, że jesteś. Co za powitanie. Dobrą miałeś podróż? Doskonałą. Zrobiłam też zakupy. Mam kilka drobiazgów dla ciebie. Chodźmy na taras. Umieram z pragnienia. Wewnątrz jest chłodniej. Wolę na tarasie. Luis, podaj coś do picia. Wyglądasz kwitnąco. Czasem dobrze pobyć samej, co? Cudownie jest wrócić. Uwielbiam Paryż, ale marzyłam, by tu być. Muszę się czegoś napić. Patrz. Co? Jastrząb. Doprawdy? Rzadko się je tu widuje. Co bym dał, żeby znów był poniedziałek? Wrócę za 2 tygodnie, gdy tylko zaczniecie film. To nie to samo. Będę zajęty 24 godziny na dobę. 23,5. Więcej dla mnie znaczysz, niż potrafię powiedzieć. Muszę jechać. Bywaj. Mark, powtarzamy? Chyba. A co było źle? Nie wiem, wiatr nie tak rozwiał włosy i nieco za późno weszłaś. W czym problem? Spokój, zjemy coś i powtórzymy po lunchu. Markus, mam wreszcie w przyczepie telefon? Przerwa na lunch. Nie przejmuj się tak. Mam odpowiadać za wiatr? Zagrasz jeszcze lepiej po lunchu. Za kogo on się uważa? Mark, ktoś tu reżyseruje ten film? Dlaczego nie poleżysz w przyczepie? Musisz odpocząć. Wciąż mnie tylko krytykujesz. Włosy nie tak, suknia nie tak, za słaby makijaż, za dużo makijażu. Robisz dubel za dublem i nie mówisz dlaczego. Potem dziwisz się, że jestem bliska załamania. Zaraz, kto tu jest reżyserem? Właśnie sama nie wiem. Czy ktoś tu wie, kto jest reżyserem? Widzieliście, żeby tu ktoś reżyserował ten film? Kochanie, chcesz reżyserować? Zgoda. Chętnie wrócę do Kalifornii. Vic, muszę z tobą porozmawiać. Katrin, już dobrze? Nie teraz, Kim. Przestań robić te zdjęcia. Vic, z kim ty sypiasz, że musimy to wszystko znosić? Będzie dobrze, porozmawiam z nią. Masz kłopot, Vic. Potrzebny ci nie tylko nowy reżyser, ale i ktoś do głównej roli. Mam wreszcie telefon w przyczepie? Chcę rozmawiać z adwokatem. To świnia. Niech reguluje ruchem ulicznym. Nic się nie stało, zdarza się. Dumny jestem z ciebie, doskonale grasz. Wiesz, jak to trudno? Naprawdę tak uważasz, Wiktor? Naprawdę? Tak się staram. Chciałabym być dobra.
Chodź, napijemy się kawy. Chodź. Nie rozumiem dlaczego. Co? Wolisz tam mieszkać niż tutaj? Przykro patrzeć, jak się męczysz. Wiem, chciałbyś być wciąż ze mną, ja także, ale wystarczy, że mieszkamy w pobliżu. Tak jest lepiej. Jak długo będziesz tu jeszcze kręcił? Kilka dni i jedziemy do Londynu. Jeśli dobrze pójdzie, powinniśmy skończyć w czerwcu. Czyli, że w lipcu będziesz mógł przyjechać. Dlaczego? Tata i Doris ustalili wreszcie datę ślubu. Będzie duże przyjęcie na południu Francji. Moje gratulacje. Na które jest pan oczywiście zaproszony. Dziękuję. Zapraszam was oboje. Dziękuję bardzo. Miałem nadzieję, że Catherine spędzi tam z nami całe lato. Nie wiem, czy to możliwe. Jedziemy do Nowego Jorku do pracy przy filmie. Chyba musimy iść. Robi się bardzo późno, Wiktorze. Mamy jeszcze powtórzyć sceny. Reżyser je pisze i przepisuje od nowa. Tak, pora wracać. Przed nami znów ciężki dzień. Powinniśmy być w łóżkach od godziny. Dziękuję raz jeszcze Doris i panu, sir. To był uroczy wieczór. Dobranoc. Im częściej widuję Catherine, tym bardziej jej nie ufam. Może martwimy się niepotrzebnie. Wraca wkrótce do Ameryki. Ale wróci, jeśli się nie mylę. Przy okazji, nikt z moich przyjaciół w Chicago nie słyszał nazwiska Tempest. Może to nazwisko aktorskie. Chyba potrzebujemy pomocy fachowców. Ta dziewczyna coś ukrywa i chce wiedzieć co. To część posiadłości Langley. Park nie jest dostępny dla publiczności. No, nie wiedzieliśmy. Przepraszamy, panienko. Zatrzymaliśmy się na piknik. Jest kawa na dziedzińcu. Zajdźcie tam. Nie ma potrzeby. Mamy własne kanapki. Lepiej się stąd wynieśmy. Tym razem nie szkodzi, ale niech was nadzorca nie zobaczy. Tak tęskniłem. Ja też. Teraz, gdy film prawie skończony, moglibyśmy mieć cały świat dla siebie. Niestety muszę zachować pozory. Nie szkodzi. Szkodzi i to bardzo. Chciałbym, żeby cały świat wiedział, jak cię kocham. Wynająłbym dla nas apartament w Nowym Jorku, w pobliżu parku. Mogłabyś pracować, a ja byłbym przy tobie. Cudowne marzenie, ale się spełni. Nie będę przecież wiecznie czekał na rozwód. Nie przeżyję dnia bez ciebie. Każda chwila z tobą jest bezcenna. To powiedz tak i przyjedź do Nowego Jorku. Nie mogę. Ojciec przypłaciłby to atakiem serca. Może by się pogodził. Nie, myślę... Wystarczy mu Kim i Catherine. Catherine? Oni myślą sobie poważnie? To nie wiesz? Nie. Kim wkrótce żeni się z Catherine. Naprawdę? A o co chodzi? Nie wiem, dlaczego to się tak gmatwa. Wystarczy, że mnie obejmiesz, a wszystko inne przestaje istnieć.
Kim, stop it. Kim, przestań. Prawdziwa dama. Ciągle pamiętam cudowne dni, gdy byliśmy tu tylko we dwoje. Szaleję, gdy muszę być tak powściągliwy. Francesca dobrze sobie radzi. I ty zachowujesz się przy niej jak obcy. Myślisz, że to łatwe? Spotykać się w otoczeniu rodziny, unikać fotografów? Musimy zachować nasz sekret, chronić Francescę. Jakoś jednak sobie radzisz w tej roli. A co z Arlen? Oddałbym jej wszystko, byle mnie uwolniła od siebie. Tylko nie jestem pewien, czy ona tego właśnie chce. Chodź, Pandoro, napijemy się czegoś. Kto to był? Katrin dzwoniła z Londynu. Mam przeprosić Kima, że przyjedzie później. Jakieś poważne wywiady. Przyjedzie tuż przed przyjęciem. Przepraszam. Chyba zaczynam domyślać się twoich planów, kochanie. Dlaczego nie zaprosisz Pandory do nas na dłużej? Chyba dobrze bawią się z Kimem. Grunt, żeby wszyscy dobrze się tu czuli. Dlaczego mam przeczucia, że coś się wydarzy? Słyszałam, że Helen ma amerykańskiego chłopaka. Znajdę ją i was przedstawię. Dziwię się, że jej nie znasz. Wiem, że jest kolekcjonerką. Ten rodzaj sztuki to nie mój świat. Tam jest. Heleno? Chciałem ci przedstawić przyjaciół. Nick Latimer, miło mi i Victor Mason. I ja przedstawię wam przyjaciół. Miło mi, Francesca Cunningham. Witam. Moi przyjaciele, Nick Latimer i Vic Mason. Jaki ten świat mały? Znów w tych stronach? Też o to pytam. Dobrze wyglądasz, jakbyś nie miał kłopotów. A mam? Widocznie nie czytujesz gazet. Na wakacjach unikamy trosk. To pozwól, że pierwszy ci jedną świadomie. Właśnie kupiłem Monarch Picture. Nie słyszałeś? Biedny Healy. Co znaczy biedny Healy? Zbankrutował. Nikt nie wie, jak do tego doszło. Podjął kilka projektów na południu. Przejąłem więc wytwórnię i posłałem Hila na Florydę. Chyba wiesz, co robisz. Hilary Steed to świetny szef studia. Nie bój się, Wiktorze, nie przerwę wichrowych wzgórz. Obejrzałem kilka kadrów i uważam, że będzie sukces. Z finansowego punktu widzenia zbyt wiele wydałeś pieniędzy, ale nie należę do tych, co się mszczą. I nie będę ci rujnował kariery. Bawcie się dobrze. Przyjęcia u Helen zawsze są dane. Nie mogę uwierzyć w to, co słyszałem. Założę się, że ten drań wie więcej niż mówi. Szkocką? Może nawet podwójną. Kiedy pobędziemy sami? Wkrótce. Zaaranżuję coś, przyrzekam. Szaleję za tobą. Cieszę się, że zdążyłaś choć na przyjęcie. Doris sprosiła prawie całe Monaco. Wcale mnie to nie dziwi. Coś się stało? Chyba się cieszysz, że tu jesteś. Ależ tak, ja tylko... Po prostu bardzo ciężko pracowałam i odwykłam od zabawy. Ale już tu jestem. Będzie cudownie, postaram się.
Uważaj. Zawsze ci to robią. Właśnie. Katrin? Cudownie, że wreszcie jesteś. Wejdź, proszę. Chodź. Nie przesadzaliście co do miejsca. Poczekaj, gdy zobaczysz widok. Katrin chciałaby odpocząć po podróży. Zaprowadzę ją. Jaki troskliwy. Najpierw przywitam się z panią domu. Mieliśmy szansę pobyć razem. Tak, ale mówiłeś, że mam podbić serce Doris. To zacznę od zaraz. Co ty na to, Davidzie? Tato, Doris, zobaczcie, kto tu jest. Jak tu cudownie. Dziękuję za zaproszenie. Miałaś dobry lot? Podać ci coś do picia? Nie, dziękuję. O tak, do zniesienia. Willa jest piękniejsza nawet od opisów francuski. Nam się podoba. Pójdę dopilnować dostawców. Doris, jeśli pozwolisz, chciałabym, żebyś została. Parę minut. Coś chciałabym powiedzieć. Ja chciałabym wyjaśnić coś, jeśli tylko potrafię. Kim mi powiedział, że macie do mnie zastrzeżenia, ponieważ nic o mnie nie wiecie. Nie musiał mi nawet mówić, sama to czułam. To moja wina. Po prostu nie umiem mówić o sobie, może to dlatego, że niewiele mam do powiedzenia. Katrin, naprawdę nie musisz. Ale chcę. Będzie mi lżej. Wiem, że pytaliście o moją rodzinę w Chicago. Byłam po prostu ciekawa, wykonałam kilka telefonów. Nic dziwnego, że niczego się nie dowiedziałaś. Nazwisko Tempest przybrałam jako aktorka. Nazywam się O'Rourke. Zwyczajnie. Tata był Irlandczykiem, lekarzem. Niestety zmarł, gdy byłam mała. Mówili, że był dobrym człowiekiem, ale ja go nie pamiętam. Wychowywała mnie matka, a gdy miałam 9 lat, ponownie wyszła za mąż. Wkrótce potem zmarła. Mój ojczym niezbyt przejął się dzieckiem i wysłał mnie do domu opieki. Potem do następnego i znów do innego. Wreszcie, gdy miałam 17 lat, zdobyłam stypendium do Królewskiej Akademii w Londynie. Dobrze się tam spisywałam i uzyskałam pierwszą pracę. Resztę znacie. Dlaczego nie powiedziałaś mi wcześniej? Aktorki zawsze lubią otaczać się tajemnicą. Zresztą nie było się czym chwalić. Może tylko tym, że cokolwiek osiągnęłam. Osiągnęłam to sama. To wszystko. Nie musisz dodawać, jak było ci ciężko. Jestem pewien, że gdyby żyli twoi rodzice, byliby z ciebie dumni. Dziękuję. Gotowy? Prawie. Najwyższa pora. Myślisz, że może wreszcie spotkam dziewczynę moich marzeń? Jasne. Ale wytrzyma z tobą najwyżej weekend. Czuj się jak u siebie. Nalej i mnie. Nie mogę się już doczekać. Zobaczysz Franceskę. Wśród prawie 2000 ludzi. Będzie dobrze, jeśli zamienimy parę słów. Widać, że to naprawdę coś poważnego. To jedyna, na którą czekałem całe życie. Wiedziałem to od pierwszej chwili, podobnie jak ona. Bóg jeden wie, jak jej pragnę. Więc w czym problem? Dla ciebie to proste. Mam uwikłać to słodkie dziecko w moje problemy? Żyjemy w zupełnie innych światach. Ona ma swoje zasady postępowania. Ja naraziłbym ją na życie pełne podłości. Kto wie przez ile lat. Nie zasługuje na to. Daj spokój, chodźmy stąd.
Ja otworzę. O, jacy obaj przystojni. Wybieracie się na przyjęcie? Nie powiesz, witaj, Arlen. Dobrą miałaś podróż, Arlen? Może usiądziesz, Arlen? Tak, dziękuję, chyba tak. Napijesz się czegoś, Arlen? Tak, szkocką, proszę. Idź, proszę, zaraz cię dogonię. Nick, czemu sobie nie pójdziesz? Co u diabła tu robisz? Słyszałam, że tej nocy jest wielka gala. Arystokracja i cały ten kram. Wiesz, że to lubię. Nie przejmuj się, sama sobie naleję. Nie odpowiedziałaś mi na pytanie, co tu robisz? Wciąż legalnie jesteśmy małżeństwem. Jesteś nadal mym mężem. Skoro proces nawet się jeszcze nie zaczął, pomyślałam, że złożę ci wizytę. Już próbowałaś tego w Londynie. Dlaczego nie zostawisz sprawy prawnikom? Są zasadnicze i nudni. Tylko hipoteki, opłaty. Postanowiłam sama zająć się sprawą. Tym bardziej, że nadal odnosisz sukcesy, Wiktorze. Nigdy nie zrobiłeś złego filmu. To ci nic nie da, Len. Katrin gra w moim filmie. To wszystko. Ta także występuje? W łóżku. Lady Francesca Cunningham. Sięgasz wyższych sfer. Zagrajcie nam coś. Muszę przyznać, że znakomita z nich para. To prawda. Wzruszyła mnie ta historia Katrin. Naprawdę. Wymagało to odwagi. Było to wzruszające i bardzo mądre. Co masz na myśli? Po czymś takim nie mógłbyś się sprzeciwić Kimowi. Myślisz, że jest aż tak przebiegła? Uważam, że to zagadkowa młoda kobieta. Patrz. Doris kupiła mi ją w Paryżu. Prawie nie miałam odwagi jej włożyć. Prześliczna. Wyglądasz bajkowo. Dziękuję ci, Doris. Jesteśmy zachwyceni, kochanie. Chciałbym wznieść toast. Nim zejdzie się reszta gości, chciałbym powiedzieć, jak jestem szczęśliwy, że Doris zgodziła się wreszcie zostać moją żoną. I że bardzo jestem rad, że zechcieliście dzielić ze mną tę radość. Zdrowie 11. hrabiego Langley i przyszłej hrabiny. Dziękuję ci. Bardzo przepraszam. Nie chciałam, Frankie. Chodź do środka, coś poradzimy. Tak mi przykro, Frankie. Jeszcze gorzej, może przeprasować. Doris, zniszczona. Tak mi żal. Mam pomysł. Louis, mój szal, ten meksykański z frędzlami. Przynieś go. Wszystko będzie dobrze. Udusiłabym tę twoją przyjaciółkę. Zawsze taka niezręczna. Nie zrobiła tego umyślnie. Wybacz, Wiktor, też byłam aktorką. Pamiętam te intymne spotkania w przyczepie, omawianie scenariusza. Pamiętam, że nawet raz wręczyłeś mi bransoletkę z brylantem. Masz krótką pamięć, Arlene. Wręczyłem ci sporą sumkę. Kupiłeś sobie sama.
Nie inaczej zabawiałeś się pewnie z Catherine Storm, czy jakiej tam. Ale żeby z córką arystokraty, jakąś lady? 11:00, zrobione przy parkowej bramie. Wzruszające, Wiktorze. Wyjazd do Londynu. 12:30, lunch w pubie. 6:05, przyjazd do posiadłości Cunninghamów. 6:20, wejście na trzecie piętro. Przestań, dobrze? Czego chcesz? Ja nie sprzedaję zdjęć porno, ani nie uprawiam szantażu. A jak to nazwiesz? Dlaczego to robisz? Zraniłeś mnie. I czym mam to wynagrodzić? Nic nie rozumiesz. Nie chcę pieniędzy. Nie chcę już rozwodu. Chcę ciebie, Wiktorze. Co to ma znaczyć? Bardzo za tobą tęsknię. A za tym od tenisa, czy instruktorem jogi, albo za ochroniarzem też tęsknisz? Oni nic nie znaczą. Robiłam to, bo oddaliłeś się ode mnie. Zaczęłaś to dużo wcześniej, gdy byłaś moją żoną. Rzecz w tym, że wciąż nią jestem. Chcę nią nadal być. Za późno. Nie będziemy już razem nigdy. Może i nie. Ale podoba mi się być panią Mason, żoną Wiktora Masona. I tak pozostanie. A jeśli nie, ława przysięgłych wysłucha wzruszającej historii porzuconej żony. Wybieraj więc, Wiktorze. Dopóki będę z tobą, nikt się nie dowie o twoich dziwkach. Wyglądasz doskonale. Rozchmurz się. Czemu nie tańczysz? Gdzie się podziewacie? Gdzie on jest? Nie mógł. Prosił, żeby cię przeprosić. Dzwoniłam do hotelu. Mówią, że linia zajęta. On na pewno telefon, na który czekał. Coś ważnego ze studia. Ważniejszego niż myślał. Chodź, zatańczymy. Kochanie, przestań się martwić suknią Franceski. Przecież nie chciałaś. Ależ skąd? Chora już jestem od przepraszania wszystkich. Przestań. Ja dałam krok w przód. Stała przede mną. Każdemu może się to zdarzyć, dobrze wiesz. Nie czuję się dobrze. Ciężko pracowałam. Gdy skończymy film i zostanę gwiazdą, nareszcie zaczną mnie wszyscy szanować. Terry. Witaj. Kochanie, daruj, że się spóźniłem. Pociąg spóźnił się 2 godziny, musiałem się przebrać. Witaj, Kim, witajcie. Myślałem, że już nie zdążę. Wiesz, kogo spotkałem w samolocie? Arlene Mason. To żona Wiktora, co ona tu robi? Nie wiem. Doskonale wygląda. Muszę ostrzec Wiktora, nie wiem, jak to zniesie. Gdzie byłeś rano? Wszędzie cię szukałem. Miałeś lecieć ze mną. Robiłem zakupy i inne sprawy. Związane z Rupertem? Terry, kiedy ty nabierzesz rozumu? Skoro o tym mowa, to co ci jest? Nic. Panno Tempest. Przeczucie mi mówi, że coś cię gnębi. Ależ nie. Powiedz wszystko wujkowi Teremu. Co mam ci mówić? Mogłeś przynajmniej do niej zadzwonić. I co by to dało? Winien jej jesteś wytłumaczenie. Dowiedziała się przecież, że jest tu Arlene. Co miałem mówić? Że jest żoną? Że zjawiła się, żeby zepsuć nasz najpiękniejszy wieczór? Najlepsze, co mogę zrobić dla Franki, to zniknąć z jej życia. Im szybciej mnie zapomnij, tym dla niej lepiej. Nie myślałem, że jesteś tchórzem. Cóż. Zasłużyłem na to.
Uznasz, że byłem nawet większym, bo zostałem z Arlene tej nocy. Chyba nie miałeś wyjścia. Nie tylko zepsułaby całe przyjęcie, ale upokorzyłaby cię przy wszystkich. Wiem, musisz chronić Francesca, ale proszę, zobacz się z nią. Nie mogę, muszę zabrać Arlene daleko od niej. Może w Londynie trochę się opanuje, ale nie tutaj, niestety. Mogę? Ależ tak. Postanowiłam wyjechać. Wyjedziesz? Kiedy? Chyba dzisiaj. Jeszcze nie powiedziałam Kimowi, ale proszę, powiem mu sama za chwilę. O co chodzi? Pokłóciliście się? Nie. Catherine? Co się dzieje? Muszę to komuś powiedzieć. Jesteś najlepszą przyjaciółką. Jestem w ciąży. Nie martw się, Kim pragnie cię poślubić. To nie jest dziecko Kima. Co takiego? Nie potępiaj mnie. Nie zamierzałam go skrzywdzić. Ja nie chciałam. Stało się. Jak to? Nie wiesz, co znaczy pracować przy filmie. Nic nie wiesz o strachu, ciągłej presji. Na taką szansę czeka się całe życie. I wtedy... Wtedy ma się tak wiele do stracenia, więc lgnie się do każdego, kto ci powie, że wszystko będzie dobrze. Miotasz się dzień po dniu. Co teraz zamierzasz? Nie wiem. Będzie łatwiej, gdy wrócę do Stanów. Co z ojcem dziecka? On nie wie. Nie zamierzasz mu powiedzieć? Naprawdę? Nie. Przecież też jest odpowiedzialny. Ma dość swoich problemów. Arlene zamieniłaby mu życie w piekło. Arlene? To Victor? Frankie, obiecaj, że nie powiesz mu o dziecku. To stało się przypadkiem. Przyrzeknij, że nigdy mu nie powiesz. Błagam, przyrzeknij, że nigdy nikomu nie powiesz. Koniec części pierwszej. Wystąpili opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Janina Kabacińska, czytał Jan Czernielewski. Głos serca, część druga. Występują
Scenariusz. Reżyseria. Jak wasz film? Dobrze, wręcz świetnie, bardzo się udał. Chyba ci mówiłam, że nie chcę go widzieć. Daruj, Francesco. To był jedyny sposób, żebyście się spotkali. Nie odpowiadasz na telefony i listy. Przekazałaś mi przez Nika, że wszystko skończone. Nie chciałabyś wyjaśnić? Po prostu zmądrzałam. Co przez to rozumiesz? Jesteś żonaty. Nie zanosi się na wasz rozwód. Zbyt się różnimy. Nigdy nie zrozumiem twojego świata. Cheska, zagubiłem się. Nie mogłem rozsądnie myśleć. Wciąż cię kocham. Wiem, że i ty mnie kochasz. Ja już nie. I proszę, nie dzwoń więcej. Zaczekaj. Kim, za wysoko. Nie szalej. Ależ byłem głupi. Tak ufałem Catherine. Wierzyłem, że jest czysta, niewinna, a ona cały czas... To nie było tak. Wiedziałaś? Wszyscy wiedzieli oprócz mnie? Nie. Catherine prosiła, żebym ci wytłumaczyła. Co tu tłumaczyć? Była ze mną zaręczona, grała rolę dziewicy, jednocześnie sypiała z innymi i zaszła w ciążę. To nie było tak. Stało się to, gdy kręcili film. Była roztrzęsiona, przejęta. Kto to był? Nie powiedziała mi. Ten mężczyzna też nie wie o dziecku. Współczujesz jej? Chyba nam wszystkim. Nie mogę się doczekać, kiedy idziesz do łóżka. Powiedziałem, gdy skończę. Parę godzin temu. Jak długo mam na ciebie czekać? Vic, pamiętasz, gdy się poznaliśmy? Nie mogłeś się doczekać, żeby mnie wziąć do łóżka. Czyżby? Nieważne wtedy, liczy się teraz. Ustaliliśmy warunki. Wciąż mam zdjęcia, które mogą zadziałać. Nie chcę kłótni. Zapomniałeś, jak nam było dobrze dawniej? Nie może być tak znowu. Wystarczy, że zechcesz być miły. Ile razy mam ci powtarzać? Masz to, czego chciałaś. Jestem tu, jesteśmy razem. Publicznie będę nadal udawał, ale nie tu, a już na pewno nie w łóżku. Witaj. Co masz? Wiadomość od detektywa. O, Catherine?
Po co mielibyśmy to czytać? Nie mamy prawa. Nie otworzysz? Chcieliśmy się dowiedzieć o niej dla Kima. Teraz, gdy z nią zerwał, co ona nas obchodzi? Nie chcesz wiedzieć, co tam jest? Na pewno podobnie jak ty, ale uszanujmy jej prywatność. Nigdy jej nie lubiłaś. Ja w pewnym sensie ją podziwiałem. Ale rad jestem, że nie wejdzie do naszej rodziny. Ta twoja przyzwoitość, twoje zasady. To ty powiedz, co myślisz, znasz całość. Dlaczego nie ty? Nasz film jest dobry, fantastyczny, czy do niczego? Przestań, wystawiłeś na próbę swoją karierę. Nie będę cię jednak chwalił. Kochanie, jadę do Nowego Jorku. Naprawdę nie wybierzesz się ze mną? Zaczekaj, Nick. Mam spotkanie z agentem. Ale lunch musisz zjeść. Wpadlibyśmy na sałatkę tu w pobliżu. Nie, dziękuję. Daruj, Nick, przerwano nam. Do zobaczenia później. O czym to mówiliśmy? Widzę, że u ciebie bez zmian i nie będzie. Wycofanie rozwodu nic nie zmieniło w moim życiu. Słyszałeś coś o Francesce? Niewiele, pracuję nad książką. Wiktor, posłuchaj, dajmy temu spokój, to koniec. Dobrze, stary, kończę. Do zobaczenia. Naruszasz cudzą własność, moja pani. To publiczna plaża. Skądże, Catherine? Co cię tu sprowadza? Wynajmuję dom w pobliżu. Mieszkasz tu? Kupiłem to z początkiem lata. Kończę książkę. Więc jesteśmy sąsiadami. Na to wygląda. Napijesz się czegoś? Jeśli bez alkoholu. Jak sobie życzysz? Sok pomarańczowy? Sprowadziłam się z nadzieją, że nikt mnie tu nie zna, a tu proszę. Kim tu przyjeżdża? On nie ma z tym nic wspólnego, zerwaliśmy. Nic by z tego nie było, powinnam była wiedzieć. Co więc zamierzasz? Urodzić dziecko? Jest moje. Dzieci nie są winne. Chyba nie myślisz zająć się nim sama. A jaki mam wybór? Jestem niezależna. Nikogo nie potrzebuję. W każdym razie ja tu jestem. Pamiętaj. Chociażby przy dźwiganiu zakupów. Wypij sok, mała, wzmacnia mięśnie. Łosoś, bagietki, wątróbka. Zakładasz fartuszek? Mówisz jak moja babcia. Trochę ją przypominam.
Wypij to. Doktor mówi, że potrzebujesz żelaza. Chciałam coś ci powiedzieć. Mów. Jesteś bardzo miłym mężczyzną. Nie wiem, czemu to przez lata ukrywałeś. Urzekają mnie kobiety w ciąży. Co ty tu robisz? Miałaś nie wychodzić. Musiałam. Czemu nie zadzwoniłaś? Źle się poczułam, nie chciałam być sama. Chodźmy do mnie. Już dobrze. Spokojnie. Katie, co się dzieje? Boli? Nie rodziłam, nie wiem. Co mam robić? Biorę cię do szpitala. Nie chcę stracić dziecka, to byłaby kara. Na pewno je stracę. Na pewno nie. Nie może pan. Chcę być przy niej. Gdy to będzie możliwe, teraz nie. Przykro mi z powodu dziecka. Nic nie mogliśmy zrobić. Catherine? Już dobrze? Tak. Nie chcę myśleć o tym, co było. Śpij sobie, jesteś bezpieczna. Nie rozpieszczaj mnie, poradzę sobie. Lekarz powiedział, że nie możesz być sama. Jesteś zbyt osłabiona. Zrobię lunch. Jak ci przyprawić sałatkę? Po włosku? Z jogurtem? Nick, nie wiem, jak ci się odwdzięczę za to, co dla mnie zrobiłeś. Daj spokój. Ty nawet raz nie zapytałeś, kto jest ojcem dziecka. Nie mój interes. Teraz to nieistotne. Już nie. Dobrze? Jednego jestem jednak ciekaw. Gdybyś nie straciła dziecka, co byś zrobiła? Nie krzywdzi się dzieci. Nigdy. Nigdy nie oddałabym mojego dziecka nikomu. Już dobrze. Wcale tak nie myślałem, Katie. Darry. W szpitalu mówiłeś do mnie, Katie, pamiętasz? Mama tak mnie nazywała. Może zrób ten lunch. Już mi dobrze. Naprawdę. Zgoda.
Francesco? Nick, miło cię słyszeć. Jak się masz? W porządku, chcę cię o coś prosić. Dla ciebie wszystko. Catherine przechodzi trudny okres. Właśnie wyszła ze szpitala. Trzeba pomóc przy dziecku? To ty wiedziałaś? Musiała ci powiedzieć. Niestety zła wiadomość, poroniłam. Przykro mi. Naprawdę. Jak ona się czuje? Jest załamana, ciągle płacze. Nie wiem, jak jej pomóc. Potrzebna tu kobieta, a ty jesteś jej najlepszą przyjaciółką. Nie mogłabyś jej odwiedzić? Nie wiem, czy coś poradzę. Catherine właśnie weszła. To Frankie? Pozwól mi z nią porozmawiać. Frankie? Witaj. Jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję. Próbuję ją namówić, żeby cię odwiedziła. Byłoby cudownie. Frankie, tak mi cię brak. Byłoby cudownie. Zastanowię się. Czego chciała? Catherine straciła dziecko. Jest zdesperowana. Chce, żebym ją odwiedziła. Nie mogę ci teraz odpowiedzieć. Oddzwonię. Odkładam słuchawkę, bo nie chcę usłyszeć odmowy. Myślałam, że nigdy jej nie zobaczę. Nigdy. Musi być zrozpaczona. Nawet nie poznałam jej głosu. Potrzebuję cię. Uważam, że powinnaś pojechać. To znaczy, że jej wybaczysz? Może to przeze mnie? Może jej czegoś we mnie brakowało? Tata mówi, że nie wolno nam jej osądzać. Chyba ma rację. Gdy ją spotkasz, pozdrów ją ode mnie. Dołączy pani do nas, pani Mason? Victor nie lubi, gdy się mieszam do interesów. Jak to jest, że nigdy dotychczas się nie spotkaliśmy? Nie mam czasu na życie towarzyskie. Ja innym organizuję kontakty, sobie nigdy. Więc radziłabym korzystać, gdy nadarza się okazja. Więcej lodu? Nie, dziękuję. Wiktorze, kochanie. Czemu nie przyniesiesz spotkania nad basen? Zbyt byśmy się rozpraszali. Przepraszam. Jak powiedziałem, moje udziały w filmie nie są do sprzedania. Nie po to tu jestem. Wykonał pan wielką robotę. Wichrowe wzgórza to wspaniały klasyk. Pierwsze projekcje wskazują na wielkie dochody. Rzadka kombinacja. Dotąd się zgadzamy. Wylansowałem też wielką gwiazdę, Catherine Tempest. Dlatego tu jestem. Domyślam się, że zamierzają pan obsadzić w następnym filmie. Ma kontrakt z moją firmą producencką. O to mi chodzi. Chcę część tego kontraktu. Wysłuchaj mnie, Wiktorze. Moja wytwórnia życzyłaby sobie odsunąć Catherine od nowej produkcji. Chcemy zająć się nią specjalnie. Teraz, gdy Wichrowe Wzgórza zaczną zbierać nominacje, Monarch urządziłby wielką reklamę pannie Tempest, żeby uzyskała nagrodę Akademii. Dopiero potem zagrałaby w nowej produkcji. Oczywiście ty nie możesz przez ten czas próżnować. Gotów jestem sfinansować twoje trzy kolejne filmy. Pierwszy z kim zechcesz. W drugim i trzecim obsadzisz Catherine Tempest. I nie będziesz się mieszał? Nie. W dodatku moja wytwórnia sfinansuje je całkowicie. Ty odpowiadasz za scenariusz, obsadę, ekipę, wszystko co chcesz. Przepraszam też ciebie i twój świetny zespół.
Co więc powiesz? Powiadomię prawników, umowa stoi. Katie, zobacz, kogo spotkałem. Nie mogę uwierzyć. Jak się masz? Miło cię widzieć. Świetnie wyglądasz. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrą miałaś podróż? Owszem. Tylko ta odprawa celna. Pora na drinka. A może wolisz herbatę? Wolałabym kawę, dziękuję. Kawa dla ciebie, a dla ciebie? Zaraz wracam. Uśmiechnij się. Cudownie, że jesteś. Tak, ale czas wracać do domu. Muszę jeszcze raz przejrzeć książkę przed opublikowaniem. Nick, powiedz jej, co znaczy być pisarzem. Nie martw się, to będzie bestseller. Powinnaś zostać przynajmniej do premiery. Czego? Nie powiedzieliśmy jej, że Wichrowe Wzgórza mają premierę w Nowym Jorku? Mówiliśmy? A więc... Nie mogę. Dlaczego? Mam pełną szafę sukien. Możesz wybrać, którą chcesz. Trzymałaś mnie za rękę podczas tamtej próby. Chcesz mnie zostawić samą na premierze? Nie pojedziesz do domu. Ja tu rządzę. Z Katie lepiej nie dyskutować. Zawsze ma to, czego chce. Chyba masz rację. Ja odkryłam cię pierwsza. Nick, kogo tu mamy? Lady Francesca Cunningham, Arlene Mason. Nie spodziewałam się tu pani, Lady. Oczywiście poznałam panią po zdjęciach, w kolumnie towarzyskiej. Ja panią też, pani Mason. Widziałam jakiś film z panią, gdy byłam dzieckiem. Świetnie. Czuję się podle. Wiktor, o coś muszę spytać. Nie teraz, tylko moment. Jak oceniasz swój romans filmowy z Catherine? Przemyślę to i ci powiem. Powodzenia, Katie.
światowa premiera. Czemu nie zadzwoniłaś? Pomógłbym ci. Nie chcę ci odrywać od pisania. To cały sklep. Przyszła z listem od Frankie. Zajrzyj do środka. Francesca Cunningham. Najdroższej jej przyjaciółce, Catherine. Niech jej gwiazda błyszczy. Jak pięknie. Jak scenariusz? Powoli. Czytałam, gdy wyszedłeś. Chyba się nie gniewasz. Ależ nie. I co powiesz? Myślę, że gdyby trochę uatrakcyjnić rolę kobiety, to bohater Jeff. Kobiety inaczej postępują. Chyba masz rację. Ty oczywiście nie byłabyś zainteresowana tą rolą. Skądże? To świetny pomysł. Rola dla mnie. Gdybyś jednak chciał, żebym ją zagrała, musiałbyś dodać jej blasku. Ach tak. Wiesz, piękne suknie, biżuteria. Doprawdy? Zetrzyj to. Tak długo na to czekałem. Nie mogłam się doczekać. Czekałem na ciebie całe życie. Kocham cię, Katie. Ja cię też kocham. Nick, nigdy tak się nie czułam. Nigdy tak nie kochałam. Zaczekaj. Teraz nie chcę. Nie, nie dotykaj mnie. Nie, to ja. Uspokój się. Już dobrze. Wszystko w porządku. To ja, Nick. Przy mnie jesteś bezpieczna. Zawsze będziesz. To złe sny. Miewam czasem. Well,
Żałuję, że nie jestem Catherine. Miała sesję zdjęciową na okładkę. Została jeszcze na wywiad w telewizji. Lazarus nie żałuje na nią pieniędzy? Zasługuje na to. W tym tygodniu jesteśmy na pierwszym miejscu. Cieszę się, że mam w tym udział. Zacznij znów zarabiać. Planuję nowy film z Catherine. Pracuję cały czas. Jak ona się czuje? Już dobrze. Może trochę zmęczona. Straty dziecka nie zapomina się szybko. Oczywiście chętnie miałbym ją tylko dla siebie, gdyby było można. Czy to coś poważnego? Tak, na 195%. Dziwne. Pamiętasz, co na nią wygadywałem? Dalej, kto pierwszy? Rusz się. Muszę cię trochę pogonić. Usiądź. Czuj się jak w domu, przyniosę piwo. Książka Franceski. Pierwsza na liście, bestseller. Zasługuje na to. Aż się prosi, żeby to sfilmować. Założę się, że już ktoś wykupił prawa. Sprawdzałem. Wciąż są dostępne. Wiktorze, to coś dla ciebie. Franceska nigdy mi nie odstąpi praw. Nieważne, co będzie z wami, ale na pewno chciałaby oddać książkę w najlepsze ręce. Dobrze wiem, że tego pragniesz. Nie broń się. Nigdy nie chciałem cię skrzywdzić, ukochana. Miała zdjęcia? Arlene kazała nas śledzić. Zagroziła, że je opublikuję, jeśli nie przestanę cię widywać i nie wrócę do niej. Dlaczego nie chciałaś mnie wysłuchać? Nie pozwoliłaś mi wytłumaczyć. Wiedziałam, że miałeś inne kobiety. Nie ukrywałem tego i chyba jest to zrozumiałe w tamtej sytuacji. Ale chciałem ci powiedzieć, że z chwilą, gdy zjawiłaś się ty, w moim życiu nie było żadnej innej. Nie wiem, jak przeżyłem te miesiące bez ciebie. Może nie jest za późno. Poczułaś się zraniona, postanowiłaś zerwać, ale mi wytłumacz. Zrozumiem i nie pozwolę ci już odejść. Tak bardzo cię kocham. Byłem głupi, że pozwoliłem ci odejść. Jeszcze nam się uda, skarbie. Kto tam? Myślałam, że nigdy nie odbierzesz. Arlene, czego chcesz? A jak myślisz? Porozmawiać? Nie mogę teraz. Dlaczego? Mam spotkanie. Jesteś z nią, tak? Słyszę to po głosie. Mam spotkanie. Doprawdy?
To daj mi kogoś do telefonu. Nie możesz, co? Nie okłamuj mnie, ona tam jest. Tak, jest, jest ze mną. Wiedziałam. Domyśliłam się, gdy usłyszałam, że będziesz filmował jej książkę. To znów się zaczęło. Dlaczego ty to robisz? Każesz nas wszystkich. Co z tego masz? A jednak to fakt. Posłuchaj. To ty posłuchaj. Czułam, że na coś się zanosi. Byłam więc u adwokata. Możesz mieć, co chcesz. To prawda, więc posłuchaj. Powiedział, że jeśli wprowadzę się do domu w Malibu i wystąpię o rozwód w Kalifornii, wezmę wszystko, łącznie z twoją firmą producencką. Oszalał. Jest najlepszy w sprawach rozwodowych. Mówi, że jeśli nie firmę, to na pewno przejmę kontrolę nad filmem. Zadzwonię do miłego pana Lazarusa i spytam, czy nie chciałby odkupić. Nie zrobisz tego. Nawet ty. Spróbuj. Powiedziałam, że nigdy nie dam ci odejść, więc raz na zawsze rzuć tę swoją laleczkę, albo cię zniszczę. Oszalała. Mówi, że... Co? Że wystąpi o firmę. Przejmie nad nią kontrolę. I sprzeda prawa. To przecież wszystko, co masz. Nie zrobi tego. Wiesz co? Niech bierze. Tak nie można. Niech bierze firmę, domy i wszystko, czego chce, bylebym był wolny. Skoro mam wybierać między dobrami materialnymi a tobą, to zgoda. Nie możesz wszystkiego rzucić. Tylko powtórz, że mnie kochasz. Ależ tak, kocham cię. Chyba słyszałem drzwi. Dobrze się bawiłaś? Co się stało? To... Wiktor? Zdziwiło mnie, że tak bardzo się w nim zakochałaś. Powiedział, że gotów jest oddać żonie wszystko, byleby mieć rozwód i mnie poślubić. Kosztem domu, w produkcji filmowej, wszystkiego. Kochasz go? Nad życie. Tak bardzo, że mu na to nie pozwolę. Jesteś wreszcie. Chodź do nas. Wolałabym nie, jestem zmęczona. Tylko na minutkę. Chciałabym ci kogoś przedstawić. Nie trzeba było dużo, by pojąć, że nie znam angielskiego. Jest wreszcie. Czeska to jest John Harrison Avery. Nasz nowy ambasador w USA. Doris od dawna mi obiecuje, że panią poznam. Mogę? To chyba żaden zły znak. Tylko pan młody nie może mnie widzieć. Jak wyglądam? Trudno uwierzyć, że to ta sama dziewczyna, która łaziła ze mną po drzewach. Dziękuję, Val. Idź się już przebrać. Dziękuję. Wygląda pani ślicznie. Jesteś drużbą, nie powinieneś być z żonem? Chciałem sprawdzić, jak się trzymasz.
Nie martw się. Zimna krew, do ostatka. Na pewno tego chcesz? Kochasz Johna tak jak Wiktora? Nie tak samo, ale z Wiktorem nie mamy szans. John jest miły i kawaler. Na pewno będziemy szczęśliwi. A co z tobą? Od miesięcy czekamy, żebyś się oświadczył Pandorze. Nigdy nie zapomnę Katrin, ale Pandora jest odpowiedniejsza dla mnie. Cóż, oboje przeżyliśmy przygodę z Hollywood. Teraz wracamy tam, gdzie nasze miejsce. Pandora. Tak, tak. Mów. Nominacja dla najlepszego filmu Wichrowe Wzgórza, dla najlepszego aktora Victora Masona i za najlepszy scenariusz dla Nicolasa Latimeria. Za najlepsze zdjęcia dla Ozzy Edwarda. To wszystko, nie wystarczy? Gratuluję, Nick. Gratulacje dla was obu. Jesteś tam? Na końcu jeszcze nominacja dla najlepszej aktorki, Catherine Tempest. Ty drani. Jest ktoś na linii? Czy mówię do siebie? Wspólna kolacja, musimy to uczcić. Cześć. Do widzenia, od nas obojga. Coś niezwykłego. Studio wydaje przyjęcie z okazji nominacji dla Wichrowych Wzgórz. John będzie w tym czasie poza Waszyngtonem, a ty siedzisz tam sama. Ale w Waszyngtonie. To tylko kilka godzin do Los Angeles. Proszę przyjedź. Zamierzamy z Nickiem złożyć ważne oświadczenie. Chcę, żebyś była. Co za oświadczenie? Dowiesz się, gdy przylecisz. Jesteś zbyt tajemnicza. Dobrze, przyjadę. Cudownie. Zadzwoń i podaj numer lotu. Wyjedziemy z Nickiem po ciebie. Wyłączam się, żebyś się nie rozmyśliła. Kocham cię. Nick, przyrzeknij, że przeprosisz Frankie. Powiem, że miałaś mnóstwo spraw. Tak, urwanie głowy, naprawdę. Nie martw się. Nie wiem, czy zdążę na czas. Uspokój się. Katie, chodź tu. Powiedziałem już, jak bardzo cię kocham. Tylko 10 razy. Więcej niż zwykle. Zaprasza mnie na koktajl teraz? Pan Lazarus powiedział, że czeka. Pan Lazarus oczekuje pani. Dziękuję. Jestem tylko ja? Panie Lazarus, miło mi, że wreszcie... To ty.
Cudownie wyglądasz. Małżeństwo ci służy. Chyba tak. Dziękuję, że jesteś. To wiele dla Katie. Dla mnie też. Wspomniała o jakimś oświadczeniu na przyjęciu. Mam nadzieję, że pamiętam. Czy to wiąże się z tobą? Masz trzy pytania. Ślub na wiosnę? Dokładnie. Nie mogę uwierzyć, to naprawdę ty. Dziękuję. Ile to lat? Ale nigdy nie zapomniałem. Straciliśmy się z oczu. Nie tak bym to ujął. To była moja wina. Twoje życie się zaczęło, gdy moje przerwano. Ale doskonale sobie poradziłeś. Właściciel studia. Jestem pod wrażeniem. Dzięki tobie. Co to znaczy? Przejąłem studio Monarch, żebyśmy byli bliżej. Kosztowało to trochę, ale się opłaciło. Nie rozumiem, dlaczego wcześniej się nie odzywałeś. Czekałem na odpowiednią chwilę. Mam po południu ważne spotkanie. Muszę też przymierzyć suknię na przyjęcie i mam mnóstwo spraw. Zostań trochę dłużej, dokończ drinka. Nie mogę otrząsnąć się z wrażenia. Lazarus? Oboje mieliśmy powód, żeby zmienić nazwiska. Katie Mary Rourke to żadne nazwisko dla aktorki dramatycznej. A może po to, bym za tobą nie trafił? Za mną? Tak. Dlaczego Tempest? Nie wiem, z Szekspira. Z dawnych czasów. Pasuje. Oboje byliśmy w oku cyklonu. A Łazarz? Pasuje jeszcze bardziej. Powstał z grobu. Chcesz wiedzieć, jaką cię zapamiętałem? Młodą dziewczynę o przerażonych oczach, gdy odprowadzano mnie do więzienia. Wyrok, 10 lat. Odsiedziałem 5. 5 lat w więzieniu. Rozmyślałem tylko o tobie. Żyłem twoimi listami. Tylko one trzymały mnie przy życiu. I nagle przestały przychodzić. Jak mogłaś mi to zrobić? Po tym, co razem przeszliśmy, byłam prawie dzieckiem, Mike. Kochałem cię. Mówiłaś, że tylko mnie masz na świecie. Pamiętasz, jak się obejmowaliśmy, gdy płakałaś? Jak przysięgaliśmy, że będziemy razem do końca życia? Nie chcę tego pamiętać. Poświęciłem życie dla ciebie. Znosiłem to piekło. Ojczym gwałcił cię, bo byłaś zbyt mała i zbyt przerażona, żeby się bronić. Przestań. Kazał się dotykać, pieścić. Mike, przestań. Dlaczego? Błagałaś, żebym cię ratował. Zabiłem go dla ciebie. Chciałem cię uwolnić od niego. Nie wiedziałem tylko, że ty chcesz uwolnić się ode mnie. To nie było tak. Byłam przerażona. Oddawali mnie od przytułku do przytułku jak brudnego psa. Wreszcie pojawiła się szansa. Uciec, zacząć nowe życie, gdzie nikt o mnie nic nie wiedział. Gdzie mogłam być czysta? I zapomnieć o mnie? Nie. I zapomnieć o mnie. Tak, chciałam. Drżałam o ciebie, Mike. Byłam ci wdzięczna, ale byłeś z tamtego świata. Ilekroć myślałam o tobie, widziałam i jego. Dlatego tak bardzo chciałam uciec. Nie pozwolę ci odejść. To jest twój pokój. Całe twoje życie jest tutaj. Kiedy przestałaś pisać, myślałem, że spotkało cię coś złego. Zaraz po wyjściu zacząłem cię szukać.
Wtedy odkryłem, że odwróciłaś się ode mnie. Zdajesz sobie sprawę, jak cię za to znienawidziłem? Kochałem cię nadal i nienawidziłem. Wybacz, postąpiłam podle. Wiem wszystko o twojej karierze. Nie chcesz poznać mojej? Chciałem cię zabić. Ale to nie byłoby dość. Postanowiłem cię ukarać. Koledzy z celi zatroszczyli się o mnie i wiedzieli, że postąpiłem słusznie. Dużo mnie nauczyli. Kiedy wyszedłem, byłem zagubiony, nie wiedziałem, co robić. Oni dali mi pracę. Wkroczyłem w interesy, przy których można było mnóstwo zarobić. Wystarczyło ryzykować i nie myśleć, że się kogoś krzywdzi. Ja to zrobiłam tobie. Bardzo szybko się wzbogaciłem. Jednocześnie śledziłem twoją karierę, czekając na swoją szansę. I znalazłem ją. Zainwestowałem w małe studio filmowe, rozbudowałem je. Chciałem nie dopuścić, by się zagrała w Wichrowych Wzgórzach. Czemu tego nie zrobiłeś? Pomyślałem, że możesz być dobra. Czego chcesz? Czego pragnąłem zawsze? Ciebie. Poślubisz mnie, Kat. Nie, Mike. To niemożliwe. Zrobię wszystko, by ci się odwdzięczyć. Winna mi jesteś resztę życia. To szalone, nie możesz. I ty się zgodzisz. Bo mogę spowodować, że Nick Latimer nigdy nic więcej nie opublikuje. Mogę zrujnować Victora Masona. A co z twoimi przyjaciółmi, Francesco Cunningham, Terry Ogdenem? Mogę ich też zniszczyć. Mogę zniszczyć każdego, kto cokolwiek znaczy dla ciebie. Wystarczy jedno moje słowo. Zrobiłbyś to? I dużo więcej. Tak długo czekałem, Kath. Wiktorze, wracam za moment. Dobrze. Jak się masz? Wiktor, to Jackie. Przepraszam. Witaj, kolego. Cieszę się z tobą. Gdzie jest Katrin? W tym problem zniknęła. Co to znaczy? Przywiozłem Frankie z lotniska, a jej nigdzie nie ma. Dzwoniłem do wszystkich, przepadła. Może po prostu... Przepraszam, panie Latimer, telefon do pana. To na pewno od niej. Odbiorę u siebie. Powiedz, żeby się pośpieszyła. Jest tu fryzjera. Mówią, że lubi się spóźniać. Jak ją znam, nie zlekceważy takiego spotkania. Musiała mieć poważniejszy powód, ale chyba zadzwoniła. Mają zamiar ogłosić swoje zaręczyny. Słyszałem, że wyszłaś za mąż. Za późno, żeby ucałować pannę młodą. Skądże? Dziękuję ci, to było bardzo miłe. Jesteś szczęśliwa? Tak. Strasznie szczęśliwa. Małżeństwo to coś uroczego. Tęskniłem za tobą, za wszystkim, co nas razem spotkało. Wszystko dobrze się skończyło. Każdemu wolno zrobić jedno głupstwo w życiu. Miło cię było spotkać. Dziękuję. Gdybyś coś wiedział,
Nie rozumiem. Katie, dobrze się czujesz? Oczywiście, dlaczego by nie? Gdzie u licha byłaś? Dzwoniłem na policję, do szpitali. Musiałam coś załatwić. Przyjęcie dawno się zaczęło. Czekają na ciebie, czemu nie zadzwoniłaś? Nie pomyślałam o tym. Co się dzieje? Co jest, Katrin? Powiedz coś. Dziś Mike Lazarus poprosił mnie o rękę i się zgodziłam. Mike Lazarus? Futro? Suknia? To mały prezent. Chyba oszaleję. Żegnałaś mnie zakochana we mnie, teraz mówisz, że mnie zostawiasz? Miłość, słowo bez znaczenia. Co to ma być? To proste. Od dawna byłam zainteresowana Mike'iem Lazarusem. Jest bogaty, wpływowy. Jako jego żona podbije całe miasto. Nie wierzę. Przestań, powiedz, że to jakiś straszny żart. Żaden żart. Jak u diabła dotarłaś do Mike'a Lazarusa? Kiedy? Spotkałam go dawno temu. To było jego dziecko? Tak. Nie miałam odwagi mu powiedzieć. Bałam się, że go stracę. To nie może być. Wynajmowałam dom na Long Island. Gdy ty pisałeś dla mnie scenariusze, zadręczał mnie zazdrością, aż się stało. Przylatywał z Nowego Jorku. Powiedziałaś mi, że to było dziecko Wiktora. Wiktora? Dlatego zerwałaś z Wiktorem. Ty i Wiktor? Byłaś zbyt zajęta sobą, że nie zauważyłaś. Kochali się bardzo. Francesca zerwała z nim nagle i nie powiedziała dlaczego. Powinienem był słuchać instynktu. Długo ci nie ufałem. Czułem, że coś zepsutego tkwi w tobie, ale się pomyliłem. Nie jesteś zepsuta. Jesteś podła. Panowie, przepraszam za spóźnienie. Zajmę wam tylko minutę. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję studiu za wspaniałe przyjęcie. Z okazji nominacji dla Wichrowych Wzgórz oraz nominacji dla mnie. Nigdy nie osiągnęłabym tego bez pomocy najbliższych przyjaciół. Francesca Cunningham, Victoria Masona i Nicka Latimera. Wspomniałam niektórym z was, że dziś zamierzam złożyć ważne oświadczenie. Właśnie z tego powodu się spóźniłam. Dziś po południu wyszłam za mąż. Za Mike'a Lazarusa. Co powiesz? Dziewczynki będą zachwycone. Nie wiem tylko, czy Kim i Pandora lubią takie stroje. Będę się zbierał. Dopilnuj mojej walizki. Nie pracuj długo. Rano musimy wcześniej jechać na lotnisko. Poczta, sir. Jaśnie pani. Katrin Tempest nie tęskni za Hollywood. To ta twoja przyjaciółka? Wycofała się 10 lat temu. Dziwne, odejść po takiej nagrodzie. Muszę już iść. Francesco? Chciałem tylko powiedzieć, że cię kocham. Czemu właśnie teraz, a czemu nie? Mąż powinien to mówić żonie codziennie.
Nikki. Nikki. Co ty tam jeszcze robisz? Potrzebuję to na dziś. Śpi. Piszesz jakieś sceny dla mnie? Może na świąteczny prezent. Czemu ty się we mnie nie zakochasz? Bo ja nie zakocham się już w nikim. Nigdy. Dam ci szczęście. Ze mną będzie inaczej. Przepraszam, panie Mason, nie wiedziałam, że pan jest. W porządku, pani Perlman. Pokazuję dom. Agentka jest na zewnątrz. Proszę tam iść. Witaj, Wiktorze. Arlene. Czemu zawdzięczam wizytę? Byliśmy z Jasonem w sąsiedztwie, a ja zapomniałam polisy ubezpieczeniowej na biżuterię, więc wpadliśmy po nią. Ależ proszę. Opłaciłeś składkę? Chcę na wieczór włożyć szmaragdy, skoro tego chce twoje kochanie. Co z domem? Są kupcy? Pośredniczka była tu już dwa razy. Może tym razem będziemy mieli szczęście. Mam nadzieję. Co jest, Arlene? Już ci brak pieniędzy? Chodźmy, Jasonie. Mówiłem, żebyś tyle nie piła. A co innego mam robić? Przywiozłem cię tu, żebyś żyła w spokoju, z dala od przyjęć i wielbicieli. Przywiozłeś mnie tu, bo jesteś zazdrosny. Przywiozłem cię tu, bo cię kocham. Bo chcę, żeby ci było dobrze. Trzymasz mnie tu jak w więzieniu. Nie zapominaj, że jesteś moją żoną. Jak mogłabym o tym zapomnieć? Należysz do mnie. Dziewczynki, dość śpiewów. Idźcie z nianią na herbatę. Chciałbym powiedzieć, jak cudnie mieć tu całą rodzinę. Wesołych świąt. Szkoda, że John nie mógł przylecieć tym samym samolotem, co ty, Frankie. Wszystko przez nagłe wezwanie. ONZ. Na pewno będzie tu na Boże Narodzenie. Proszę to sprawdzić. To do podpisu. Dziękuję. Francesco, pomóż nam. Francesco. On tylko się sprzecza. Dzięki. Właśnie podano do wiadomości, że... Nie do wiary.
Spójrz na siebie. Jesteś śliczna jak nigdy. A ty ani dnia starszy. Bo nie chcesz widzieć zmarszczek. Pięknie się tu zagrzebałaś, Mike. Słyszałem, że grasz w nowej sztuce. Teatr był zawsze moją pierwszą miłością. Przygotowujemy nowe przedstawienie. To bardzo dobrze. Pozwól, że ci przypomnę, jakie panują tu obowiązki. Nie martw się, szefie, będę poprawny. Głęboko w to wierzę. Pamiętaj, jesteś pierwszym gościem Katrin od 10 lat. Wiem, to jest coś. Wywiezienie Katrin z wyspy jest poza dyskusją. Nie pozwolę jej denerwować. Powiedziałeś to głośno i jasno. Dobrze. Terry? Jesteś symbolem męskości. Chyba nie chciałbyś stracić tego wizerunku. Pamiętaj, twoje gosposie dużo wiedzą. Wyglądasz cudownie. Chcesz drinka przed obiadem? On po prostu wie wszystko. Nie wiem skąd, ale wie. Wciąż jesteś z Rupertem? Tak. Nadal kłócimy się jak dwa wróbelki. Wróbelki? Mamy i dobre dni. Nigdy go nie zostawię. Znasz mnie, skarbie, za nic. Nigdy. Słyszałaś o mężu Franceski? Czytałam w gazetach. Myślę, że bombę podłożono z jego powodu. Tak mówią. Nie ma na to dowodów, ale że terroryści za tym stoją, to pewne. Biedna Frankie, widujesz ją? Nie. Słyszałem, że postanowiła zamieszkać w Nowym Jorku. Jej ostatnia książka jest wspaniała, nawet lepsza od dwóch poprzednich. A co z Wiktorem? Arlene wreszcie się z nim rozwiodła. Naprawdę? Związała się z jakimś studentem. To mnie nie dziwi. A Nick? Podobno napisał ostatni scenariusz. Zamierza porzucić srebrny ekran i wrócić do swojej starej miłości, pisania powieści. Ciągle pamiętasz tę starą miłość? Nigdy tu nie byłam. Jak tu spokojnie? Według mnie, jeśli chce się uciec z więzienia, należy poznać każdy jego zakątek. Nigdy nie wiadomo, na co się może przydać. Bo, skarbie, to mi wygląda na więzienie. Znam kobiety, które oddałyby duszę za takie więzienie. Paru mężczyzn także. A ja dałabym wszystko, by stąd uciec. To czemu tu jesteś? Jaką on ma władzę nad tobą? Niby jak miałabym opuścić wyspę? Dlaczego mnie tu zaprosił po tylu latach? Kto to wie? Może w nagrodę za dobre sprawowanie. Może zaczyna mieć dość mojego towarzystwa. Nigdy nie wiem, co i dlaczego Mike coś robi. Moja malutka kotka. Moja malutka. Próbowałam uciec raz czy dwa. Za drugim razem właściwie nic nie pamiętam. Jakby to zdarzyło się we śnie. Słuchaj, od dawna coś się ze mną dzieje. Może to on doprowadza mnie do szaleństwa. W każdym razie sama nie potrafiłabym. Sam umysł może stwarzać nam niebo w piekle albo piekło w niebie. Powiedziałeś kiedyś, że można dostać wszystko od życia, ale Bóg zażąda za to zapłaty. Poczeka na zapłatę. Tak, skarbie, pamiętam. Wcale to nie jest zabawne. Dziękuję ci za zaproszenie Terry'ego, więc może wreszcie okażesz mi wdzięczność. Ileż to lat zaprzeczałaś, że mnie kochasz?
Kocham Nika, dobrze wiesz. Nigdy ci nie zapomnę, że mnie od niego zabrałeś. Męczą mnie te wspomnienia o Niku. Co z nami? Kiedy wreszcie przyznasz, że tylko razem potrafimy być szczęśliwi? My szczęśliwi? O tak, Kat. W łóżku. Tylko ja byłem w stanie cię zadowolić, nie zaprzeczysz. Ja jedyny wypłoszyłem twoje nocne mary. Wiem, jakie to było okrutne zabrać cię od ludzi. Ale musiałem. Kocham cię tak bardzo, że nie chcę cię dzielić z nikim. Twój kochany Nick nie potrafiłby, Kath. Nie był zbyt dobry dla ciebie. Czy on potrafiłby zrozumieć twoje czarne strony? Dziecko, które płacze po nocach, żeby je chronić przed demonami. Widzisz? Jesteśmy związani na całe życie. Jestem niczym bez ciebie. Niczego nie mam, nie mając ciebie. Będę cię kochał wiecznie. Będę cię kochał aż do śmierci. Któregoś dnia pokochasz mnie tak samo. Pośpiesz się, skarbie. Niełatwo grać bohatera w rzeczywistości. Serce mało mi nie wyskoczyło, gdy czekałem na ciebie. Cóż, obiad w Palm Beach? Nowy Jork, czas obecny. Catherine Tempest wraca do Nowego Jorku. Chce się z tobą spotkać. Robi się późno, proszę pani. Wezmę chyba kąpiel. Przeprasuję tę sukienkę. Nie obchodzi mnie, co mówi Estella. Nie chcę widzieć Catherine i założę się, że Francesca także. Po tym, co ci zrobiła? Poślubiła przecież Lazarusa, więc jak możesz się nią przejmować? Czuję, że tak trzeba. Ma tyle twarzy. Nie poznałem wszystkich. To spotkaj się z nią sam. Nie muszę przypominać, że przez jej kłamstwa straciłem Francescę i dziwi mnie, że ma odwagę odzywać się do ciebie po tylu latach. Spróbuję przekonać Frankie. Dlaczego? Chcecie ją zatrzymać? I co ma do tego Czeska? Kochasz Franceskę nad życie, prawda? Boimy się Catherine czy samych siebie? Przyjacielu, jadę na przyjęciu wydawcy. Do diabła, Nick, lepiej się zastanów. Właściwie, co chcesz zyskać? Nic.
Chcę się przekonać, jaki był mój błąd. Ona dla nas wszystkich wiele znaczyła. Kto tam, Val? Kareta zajechała, baronową. Nick! Co ty tu robisz? Wiem, że oboje jesteśmy zaproszeni na to samo przyjęcie. Wpadłem więc po ciebie. Co za galant. Jakże się cieszę. Nie widziałem cię od świąt. Bardzo mi przykro z powodu Johna. Dziękuję za list. Jak Kim? Rodzina? Świetnie. Pandora przy nadziei. Znowu? Tak. Widziałem twoją nową książkę w witrynach. Zanosi się na kolejny sukces. Trzymaj kciuki. A co z tobą? Miotam się między wydawcą a Wiktorem, który domaga się nowego scenariusza. Co u niego? Rozwiedli się z Arlene wiosną. Nie wiedziałam. Jest w mieście. Widziałem go przed chwilą. Dlatego tu wpadłem. Mówiliśmy o wizycie Estelle Morgan. Znalazł się powód. Była i u mnie. Postanowiłem się spotkać z Katrin. Przekonam też Wiktora. A ty, Francesco? Nie. Posłuchaj, co gorszego może nam jeszcze zrobić? Bardziej skrzywdzić? Na pewno nie. Witaj, Wiktorze. Jak się masz, Cesca? Przepraszam, my się znamy. Dziękuję, że przyszliście. Wiem, że nie było wam łatwo. Nie trać czasu, Katrin, mów o co chodzi. Bardzo bym chciała naprawić zło, które wam wyrządziłam. Ale nie mogę. Nie da się cofnąć czasu, ale mogę powiedzieć prawdę. Dlaczego teraz? Bo potrzebuję waszego wybaczenia. Dlaczego teraz? Frankie, moja najdroższa przyjaciółko. Byłam całkiem zaabsorbowana sobą. Tylko dlatego popełniłam ten fatalny błąd, mówiąc, że to Wiktor był ojcem mojego dziecka. Podczas gdy tym szczęściarzem był Mike Lazarus? Nie, Mark Pierce. Ten reżyser? Mówiłaś, że cię nie cierpiał. Znęcał się nad tobą na planie. Nie, przez cały czas, pamiętasz? Jednej nocy po opróżnieniu butelki szkockiej zostaliśmy razem. Czułam się wtedy roztrzęsiona. Porzuciłaś mnie, żeby wyjść za Mike'a Lazarusa. Chciałaś podbić Hollywood, a zamknęłaś się na bezludnej wyspie. Nick, ja nie... Złamałaś nam życie. Naprawdę, Nick? Francesca została znakomitą biografką znaną na obu kontynentach. Wiktor zdobył 3 nagrody Akademii, jest najlepszym aktorem i producentem. Nie mów, że odnosimy sukcesy dlatego, że ty sama poświęciłaś swoją karierę. A ty, Nick? Nie wytrzymalibyśmy długo razem. Zresztą zacząłeś pisać tylko dla mnie. Marnowałeś talent. Wychodzi na to, że powinniśmy ci dziękować, że uratowałaś nas od samych siebie.
Dlaczego powiedziałaś mi, że Victor jest ojcem twojego dziecka? Frankie, bardzo cię kochałam. Desperacko potrzebowałam twojej aprobaty. Victor był mężczyzną, którego każda była gotowa kochać. Jak sama wiesz. Żałuję, że ci to zrobiłam. Katie? Przez wszystkie te lata nie potrafiłem wyrzucić cię z serca. Wiem, że mnie kochałaś. Byłeś jedynym mężczyzną, którego pokochałam. Tak jak kochałam ciebie, tak nienawidziłam Lazarusa. Musiałam wyjść za niego, nie miałam wyboru. Nie rozumiem. Nie mogę wszystkiego powiedzieć. Proszę, nie pytaj mnie. Po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że zrobiłam to, co powinnam była zrobić dla wspólnego dobra. Strasznie was skrzywdziłam i każdym dniem mojego życia płacę za to. Proszę jedynie o wybaczenie. Dziękuję. Myślałem, że gdy cię dziś spotkam, rozwikłam wszystkie zagadki. A tylko ich przybyło. Co chciałbyś wiedzieć? Wszystko, co cię spotkało od dnia, gdy mnie zostawiłaś. Dokładnie wszystko. I to wszystko. Nie zupełnie. Pozwól mi. Kocham cię i ty mnie kochasz. Katie? Co tam robisz po ciemku?
Myślę o tym, jaka jestem szczęśliwa. Wracaj do łóżka. Przemarzłaś. Płakałaś? Dlaczego? Chcę zapamiętać chwilę szczęścia z tobą. To dopiero początek. Kat, oboje dożyjemy późnej starości. To niemożliwe, Nick. Chcesz brać ślub przed, czy po śniadaniu? Cudownie, że tu jesteś, Nick. Wszystko obmyśliłem. Rozwiedziesz się z Mike'iem i pobierzemy się. Nic nam nie może zrobić. Zabrał cię na 10 lat. Nie będzie cię miał już dłużej. Weźmiemy ślub w dniu, gdy dostaniesz rozwód. Nie mogę wyjść za ciebie, Nick. Zechciałabyś powiedzieć, dlaczego? Nie mogę ci nic ofiarować. Kochamy się, wystarczy. Ja nie mam już czasu. Nie rozumiem. Umieram, Nick. Niewiele mi zostało. Pół roku, może mniej. Nie miałam pojęcia, że będzie to takie trudne. Lepiej było nie przyjeżdżać, ale potrzebowałam waszego przebaczenia, aby móc w spokoju odejść. Oto cała prawda. Powiedz, że nie. Umierasz na co? Nie możesz umrzeć. Nowotwór mózgu. Są przerzuty. Nie wierzę. Muszą być na to jakieś leki. Znajdziemy specjalistów. Nie, Nick. Dawno wiedziałam, że coś mi dolega. Nie zawsze wiem, co się ze mną dzieje. To trwa już od dawna. Lekarze są zgodni. Musi być jakiś ratunek. Boże! Musi być jakieś wyjście. Nie możesz umrzeć teraz. Dopiero zaczynamy. Nikki, przyrzeknij, że nie zapomnisz, że zawsze kochałam tylko ciebie. Zostawiła to, adresowane do nas trójga. Ja nie mogę. Kiedy wróciłem do hotelu, już wyjechała. Nick, daruj, że wyjeżdżam bez pożegnania. Pewnie próbowałbyś mnie zatrzymać. Nie zniosłabym tego. Nie staraj się mnie odnaleźć. Chcę, żebyś pamiętał, jak byliśmy szczęśliwi. Była często nieodgadniona. Ten jej smutek, skrywany strach. Sadness inside.
Teraz do Wiktora i Franki. Bliska śmierć pozwala mi powiedzieć to wprost. Nie skazujcie się na samotność. Samotność to rodzaj śmierci. Tylko nieliczni mają szansę na nowe życie. Skorzystajcie z niej. Wracam tam, gdzie moje miejsce. Gdzie przez dni, które mi pozostały, znajdę opiekę i spokój. Kocham was wszystkich. Cheska, wiem, że potrzebujesz czasu. Nie uważasz, że i tak straciliśmy go zbyt wiele? Nie spodziewałem się. Naprawdę myślałem, że straciłem cię na zawsze. Jak długo zamierzasz zostać? Do końca życia. Wystąpili. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompany. Tekst Janina Kabacińska. Czytał Jan Czernilewski.